Tak, dobry wieczór Państwu w każdym razie. Tradycyjne słowa na początek. Witam Państwa ogromnie serdecznie na jednym z wydarzeń tegorocznej Piątej Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. A jest nim dyskusja pomiędzy panem doktorem Grzegorzem Jankowiczem i panem Wojciechem Orlińskim na temat nienawiść w języku internetu. Nasi dyskutanci, których zaraz Państwu wyżej przedstawię, to Grzegorz Jankowicz, filozof literatury, eseista, redaktor, krytyk i tłumacz literatury. Dyrektor programowy Festiwalu Conrada, który... Aha! Umówiliśmy się, że ja dopowiem jedną informację. Proszę Państwa, dostaliśmy nagrodę w zeszłym tygodniu organizacji EFE, która zrzesza 2500 festiwali kulturalnych Europy. Zostaliśmy wybrani jednym z 5 najlepszych festiwali europejskich. Pokonując festiwal na przykład BBC Proms, co moim zdaniem punkt odniesienia taki mały. Brawo. Redaktor działu kultury Tygodnika Powszechnego, dyrektor programu literackich Fundacji Tygodnika Powszechnego, pracownik działu literackiego Krakowskiego Biura Festiwalowego, juror Nagrody Literackiej Unii Europejskiej, juror Krakowskiej Nagrody Konrada, członek Rady Programowej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, autor wielu książek i zapewne Państwo pamiętają, że w maju tego roku odbyła się premiera książki Grzegorza zatytułowana Blizny i Grzesiu był naszym gościem tutaj w rozmowie. A teraz pan Wojciech Orliński. Znawca popkultury, polski dziennikarz, publicysta i pisarz, autor książek podróżniczych, fantastycznych i publicystycznych. Z wykształcenia chemik. Od 1997 roku związany z działem kultury Gazety Wyborczej. W 2005 został stypendystą Wiedeńskiego Instytutu Wiedzy o Człowieku. Autor wielu książek, w tym powieści science fiction i opowiadań fantastycznych, drukowanych m.in. w miesięczniku Nowa Fantastyka. W 2017 roku wydał pierwszą biografię Stanisława Lema zatytułowaną Lem. Życie nie z tej ziemi. A dosłownie kilka dni temu ukazała się inna biografia. Biografia Paula Barana, który jest twórcą internetu. I pan Wojciech go właśnie prześwietlił, że tak się wyrażę. Pan Wojciech Orliński prowadzi blog pod tytułem, czy bloga, nie wiem jak to się odmienia, pod tytułem Ekskursje w dyskursie. I audycję Piąteczek w radiu TOK FM. Już nie, ale taka była informacja. Nie, blok się ma dobrze całkiem z tego, co widziałam. W każdym razie, panowie dyskutować będą o języku nienawiści w internecie. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Panie Wojciechu, proszę bardzo. Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz powinna zostać dodana do biografii Wojciecha Orlińskiego, mianowicie to była pierwsza polska biografia Stanisława Lema, ale wcześniej, wiele lat wcześniej ukazała się pana książka o Lemie, który to jest rodzaj takiej klamry. Osobisty interes w tym Lemie mamy w Krakowie ze względu na jeden z naszych projektów i pan Wojciech bardzo nam w tym swoimi inspirującymi refleksjami na temat twórczości Lema i jego życia pomaga. Ale to nie będzie przedmiotem naszej dyskusji dziś. Dziś będziemy rozmawiać o nienawiści, w języku nienawiści, czy nienawiści w ogóle w przekazach internetowych i postaramy się, bardzo mi na tym zależało, zarysować precyzyjną różnicę pomiędzy tym, co nazywamy hejtem, tym, co nazywamy krytyką, a tym, co nazywamy mową nienawiści. Ale zanim zaczniemy posługiwać się definicjami i przykładami, które przygotował dla nas pan Wojciech, chciałbym pana poprosić o analizę dwóch sytuacji. Pierwsza z nich to będzie sytuacja kanadyjska, druga z nich będzie sytuacją polską. One są swoimi zwierciadlanymi odwrotnościami. Jedna z nich wywołuje gigantyczną reakcję społeczną, chociaż wydaje się być na pozór. Pan zdecyduje, czy tak rzeczywiście jest błaha. Druga natomiast jest niezwykle poważna, ale nie wywołuje takiego społecznego poruszenia. Pierwsza z tych sytuacji, kanadyjska, dotyczy Justina Trudeau, czyli premiera Kanady, który, jak Państwo być może wiedzą, jest niezwykle progresywnym politykiem w swoich działaniach jako urzędnik państwowy oraz w swoich wypowiedziach jako aktywista, nieustannie podkreśla, piętnuje wszelkie przejawy mowy nienawiści, wszelkie przejawy ksenofobii, stara się za pomocą narzędzi, które są mu dostępne, neutralizować tego rodzaju zjawiska w przestrzeni publicznej. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, kilka tygodni temu, w związku z tym, że w Kanadzie zbliżają się wybory, nagle wypłynęła fotografia Justina Trudeau z jednej z takich prywatnych imprez sprzed kilkunastu lat, wydaje mi się, że bardziej przed kilkunastu, na której, to był bal przebierańców, na której premier wówczas Tubi, premier Inspe, wystąpił w stroju Alladyna i pomalował swą twarz tak, by upodobnić się do postaci z historii, postaci z legendy, postaci z baśni. Zostało to odebrane jako obraza uczuć osób o innym niż on pochodzeniu i zostało też napiętnowane jako akt dowodzący braku wrażliwości na tego rodzaju gesty wykonywane w przestrzeni publicznej. I teraz moje pytanie jest następujące. Trudeau podczas takiej zaimprowizowanej, z konieczności jak najsłuszniejszej konferencji prasowej przeprosił za ten gest. Powiedział, że powinien oczywiście, że wytłumaczył, że jego intencją nie było obrazić kogokolwiek, ale rozumie z dzisiejszej perspektywy, że ten gest był niedobry, że powinien wiedzieć lepiej i nie pozwalać sobie na coś takiego. Przeprosił, wytłumaczył i moje pytanie jest następujące. Dlaczego w społeczeństwie kanadyjskim sprawa nie jest zamknięta? Jakby, każdy kraj ma swoje kryteria, więc w ogóle dla nas to rzeczywiście może być zabawne, dlaczego po drugiej stronie Atlantyku są tak przeczuleni właśnie konkretnie to się nazywa właśnie blackface albo brownface w tym wypadku, czyli właśnie, że biały człowiek się przemalowuje, udając osobę o innym pochodzeniu etnicznym. Wyczulenie po drugiej stronie Atlantyku bierze z tego, że tam przez dłuższy czas była popularna instytucja tak zwanych występów minstreli, w których aktorzy, satyrycy biali przebierali się za murzynów. Bardzo, to było bardzo wrażliwe wtedy, bo ja jakby rozumiem, więc rozumiem, dlaczego tam to się spotyka z taką natychmiastowością, natomiast na przykład nie sądzę, że my powinniśmy to powielać, bo parę razy mieliśmy na przykład w polskim kinie w serialu Alternatywy 4, na przykład mamy postać słynnego studenta Abrahama Lincolna, więc oczywiście to jest tykająca bomba zegarowa. Ktoś kiedyś w Ameryce obejrzy ten serial na YouTubie i właśnie że to skandal, że w Polsce to kultowy jest serial, który jeden z aktorów ma blackface'a, natomiast oczywiście nie tak łatwo było znaleźć w polskim kinie, że tak powiem, prawdziwego Afroamerykanina. Ale tak naprawdę z tego moim zdaniem wynika dla wszystkich ważna lekcja, że żyjemy w czasach, w których po 20-30 latach wyciągną ci właśnie zdjęcie z jakiejś imprezy i nawet się nie da tak do końca przewidzieć, co za 30 lat będzie budziło takie straszne burzenie, więc jest takie angielskie ogólne określenie właśnie, że coś, nie umiem tego powiedzieć po polsku, że coś się źle zestarzało, poorly aged, więc właśnie twoje źle zestarzone zdjęcie, twój źle zestarzony żart na Twitterze właśnie, nigdy tego nie wiesz, kiedy dopadnie po 30 latach i wszystkie dzieci siedzą na dole, chyba prawie wszystkie, to jest właśnie, w ogóle nie planuję się brzydkim razem, raczej właśnie chciałem na to. Nie ma na to dobrego wyjścia, bo oczywiście stary dziadek powiedział, że w związku z tym nie róbcie sobie zdjęć, nie wrzucajcie ich na Facebooka, ale to jest kompletnie oczywiście niemożliwe. Więc ja w ogóle nie wiem, jak z tego wybrnąć i nikt z nas nie może przewidzieć, jaka część naszej dzisiejszej rozmowy się źle zestarzy za 30 lat, powiedzą, co za straszni rasiści, psychopaci, to się dzieli tam w tych wzorach w 2019. Zaznaczę tylko, że to nie było zdjęcie z Facebooka, tylko było to zdjęcie, o ile mi wiadomo, analogowe, które po prostu zostało prawdopodobnie przez życzliwą osobę udostępnione. Ale także jak z Facebooka, z Twittera, znaczy takie rzeczy robią się z tak zwaną, chyba to już tak weszło do języka politycznego, że już chyba można używać takich rzeczy przy dzieciach, tak zwana, inaczej, a może jednak powiem po angielsku, shitstormy, to już ma polski odpowiednik, ale one, jak się mówi brzydkie wyrazy w obcym języku, to nie są takie brzydkie, znaczy shitstormy jednak wybuchają na Twitterze i na Facebooku, sieciach, które z tego żyją przecież. Z tego, co Pan mówi, wynika jasno, że pomiędzy różnymi obszarami geograficzno-kulturowymi pojawiają się bardzo znaczące różnice dotyczące granic dopuszczalnych gestów, zarówno werbalnych, jak i wizualnych. Żyjemy w czasach lekko zmodyfikowanej zasady, właśnie tym razem, no nie to Francuz, myślę, to Polak polubi, tylko tym razem z Amerykanie, więc tak czy siak, no właśnie moim zdaniem w Polsce ludzie właśnie też mówią, mówią, że właśnie blackface jest nieakceptowalny, moim zdaniem troszeczkę bezrefleksyjnie mapując tamte wzorce, to znaczy, no, my mamy oczywiście nasze bogate tradycje ksenofobii, rasizmu i tak dalej, ale jednak nie objawiające się w ten sposób, znaczy u nas nigdy nie było mainstreamu, trzeba dorobić do tego cały przypis, dlaczego to jest obraźliwe tam, więc nieakceptowalne u nas. No tak, ale czy nie jest tak, że jeśli mamy do czynienia z pewną sytuacją, która w czasach globalnej komunikacji natychmiast krąży po prostu wiralowo, nawet ktoś, kto nie... Podpadniemy tym Amerykanom po prostu nawet nie wiedząc dlaczego i za co. To jest bardzo realne ryzyko, które może spaść na każdą osobę w tym pokoju. I teraz sytuacja odwrotna, polska, to znaczy mamy nagle informację dotyczącą tego, że w Ministerstwie Sprawiedliwości działała komórka osób odpowiedzialnych za inspirowanie wypowiedzi o charakterze negatywnym, intensywnie negatywnym, hejterskich wypowiedzi skierowanych pod adresem przeciwników politycznych, przeciwników instytucjonalnych, przeciwników w grze, którą ministerstwo prowadzi w przestrzeni publicznej. I to jest ewidentnie zorganizowana akcja, która nagle wybucha, przez kilka dni utrzymuje się na powierzchni w serwisach informacyjnych, po czym nagle przycicha i społeczeństwo, część oczywiście tego społeczeństwa wyraża swoje głębokie oburzenie, reaguje, wzywa do dymisji, etc., etc., ale bardzo szybko ta sprawa przestaje budzić emocje na tyle silne, by społeczeństwo wyciągnęło z tego daleko idące wnioski, na przykład tracąc zaufanie do ludzi, którzy sprawują swój urząd w tym konkretnym miejscu. W ogóle trochę się boję, że będziemy rozmawiać o polityce w tym gorącym sezonie, ale no, jednego nikt, nawet największy wróg, jak sądzę, nie może odmówić Jarosławowi Kaczyńskiemu, że on jest absolutnym właśnie mistrzem właśnie w tym, co jest tematem naszych zajęć, w kreowaniu języka. To znaczy Kaczyński w zasadzie decyduje, co nawet ludzie, którzy są jego przeciwnikami politycznymi, w końcu używają tych samych pojęć, co on, a troszeczkę w to wierzę, że słowa, których używamy, kształtują świat, w którym żyjemy. Więc w ogóle samo to coś, że właśnie nazywamy to aferą hejterską, z gigantycznym sukcesem Jarosława Kaczyńskiego, bo moim zdaniem esencja tej afery nie polegała właśnie na hejcie. To nie o to chodziło, że tam była grupa ludzi, którzy hejtują, bo oczywiście dzięki temu, kiedy to tak sprowadzimy, no to mamy już następnie banalne wytłumaczenie. Wszyscy hejtują, ale nic się nie stało. Moim zdaniem ważne jest to coś, że, znaczy kluczowe w tej aferze jest to, że ci uczestnicy tej grupy, chyba już nawet nie muszę mówić domniemanie, bo teraz są konkretne nazwiska i właściwie się nawet specjalnie z tego nie wiem. Z ostrożności profesorowi powiem, że domniemanie uczestnicy tej grupy, nadal tak będę mówił, łamali bardzo konkretne przepisy, czyli tam, czy posługiwali się wykradzionymi danymi ze śledztw, do których nie mieli, których w ogóle teoretycznie nie powinni, no wiadomo, można się domyślić, kto im to udostępnia, ale to było tam, no można, zresztą ktoś nas zrobił, konkretne paragrafy w ogóle, jakie tutaj połamano, czyli właśnie tam nadużycie uprawnień, niedopilnowanie obowiązków, nielegalne ujawnianie danych osobowych, bo tam przecież podawano prywatne telefony, prywatne adresy właśnie, że zobaczcie, to jest wróg ludu, znaczy hejtujcie go, dzwońcie do niego, dzwońcie do jego pracodawcy i tak dalej. No i oczywiście właśnie stare, dobre zniewagi i pomówienia, o których za chwilkę właściwie bardzo płynnie przechodzimy już do moich zajęć, właśnie które mam ze studentami, więc moim zdaniem oczywiście to jest za długie określenie, więc nie mogło się przyjąć, ale to jest afera na temat nielegalnej działalności pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości, tylko tam, znaczy, opozycja przegapiła okazję, żeby to jakoś ładnie nazwać, żeby wymyślić coś chwytliwego. No więc zaczęliśmy to wszyscy nazywać aferą hejterską, a właśnie to nie chodzi o hejt po prostu. No. Jasne. Zgadzam się z tym całkowicie, że problem polega na tym, że jak tylko zweksujemy problem prawny na problem hejterski dotyczący sposobu posługiwania się językiem i to na dodatek w przestrzeni cyfrowej, to wtedy ten problem pierwszy zaczyna być troszeczkę taki łagodniejszy, lżejszy i tak dalej. Pytanie moje jest następujące. Nie żebym się spodziewał, co Pan odpowie, troszeczkę się spodziewałem i się nie przeliczyłem. Mianowicie, czy nie jest przypadkiem tak, że właśnie dlatego, że takie zdarzenie jak to z Kanady wydaje nam się błahe i dochodzimy do wniosku, że ci ludzie być może troszeczkę przesadzają. Właśnie dlatego, że nam to się jawi jako, Pan to nazwał z angielska shitstorm, kiedy pojawia się w przestrzeni publicznej u nas coś o dużo większym kalibrze, to reagujemy lżej, to reagujemy mniej przeraźliwie. No właśnie, znaczy, moim zdaniem to w jaki sposób coś jest rozgrywane, to jednak właśnie jest kwestia talentu, umiejętności polityków i tak dalej. To jest ogromna umiejętność. Powinniśmy być mądrzejsi. No bo Pan mówi tak, że Kaczyński dysponuje takimi sznureczkami, za pomocą którymi jesteśmy jednak, no, jak tutaj wszyscy siedzimy, to jest kilkanaście, kilkadziesiąt osób samoświadomych, potrafiących oceniać rzeczywistość, powinniśmy wiedzieć lepiej. No to jest tak jak w reklamie, no, zadaniem kreatywnego pracownika agencji reklamowej jest wymyślanie takich fraz jak no to frugo, żeby wszyscy w ogóle ich używali 20 lat po tej kampanii po prostu. Nawet nie pamiętamy może czego dotyczyło, ale pamiętamy jakieś chwytliwe hasło. No i faktem jest, że PiS zatrudnia geniuszy po prostu od tego, więc no właśnie nazywamy to aferą hejterską, chociaż nie powinniśmy tak nazywać, bo jak już to tak nazwaliśmy, to potem bardzo ładnie wskakujemy w grę, w zasady gry, które zostały toczone, czyli pokazanie, o zobaczcie, w drugim obozie też hejtują, a więc wychodzi remis. I proszę zwrócić uwagę, że to przez cały czas jest właśnie taka główna linia propagandy, że jest tam z kolei właśnie jakaś grupa hejterska przypisywana tam z kolei posłowi Brejzie, czyli w sumie wychodzi na to samo, tylko właśnie i pomijamy ten drobiazg, że tam w ogóle nic nie ma nielegalnego, a tutaj po prostu, a z kolei, że jakby ze sprawą z Brejzy trudno byłoby znaleźć jakieś konkretne złamanie prawa, a z kolei odwrotnie w wypowiedziach tej grupy, z którymi związanych biebiak, po prostu trudno byłoby znaleźć tam Twittera, który nie łamał przynajmniej artykuł 214 o zniewadze. Który, jak brzmi, może Pan go przywołać tak, ja przepraszam, ja tu tak cały czas przebieram, bo tam wszystkie, jak wiadomo, cyfrowe urządzenia się co chwila zawieszają, jak się spuści ze zgrup, więc zaraz to wszystkie przestaną siebie widzieć. Aha, bo gdyby to był mój szef z kolegium Civitas z Katedry Dziennikarstwa, redaktor Jacek Zakowski, to by potem nas zhejtował za to, że moja biografia, ten biograf, który wymieniony nie bo on to potem zawsze widzi, że w jakiejś mojej biografie pominięto to, że mam zajęcia na kolegium Civitas i to jest bardzo nielojalne z mojej strony, więc przepraszam, nie wiem jak to się stało, że to pominięto, w każdym razie tak, poza różnymi innymi moimi kapeluszami są zajęcia o mediach społecznościowych rzeczywiście na dziennikarstwie Civitas i w ramach tych zajęć o mediach społecznościowych właśnie mówię właśnie o hejcie i posługuję się w charakterze materiału dydaktycznego, to już może niech nie polecie ten materiał dydaktyczny. Mamy zadziała, no, powinien się rozlegać dźwięk za chwilę, oczywiście się nie rozlega. Kurza stopa. O, jest! Ale co z dźwiękiem? Aha, bo tych akademicznych nie będzie tych głośników. Ja to już koniec, dobra, to ja jednak... Panie Wojciechu, musi Pan sam zaśpiewać. Nie da się tego inaczej zrobić. I z głośników mówię. O! Szurach. Pióra wypożyczyć od Anuja. Szura. By opisać, co to jest za typ. Szuja. Kawa matrymonialnego spójna. Spieszcza do chuja. Nieudana galareta z rynki. Szuja. Najpiękniejszy końc życia umietu. Szuja. Toczył ze mnie hektolitry las. Szuja. Cóż takiego uczyniłam, moja? Że jak tuja. Podrażnięta przez ich dzisiaj jest. Mówię ci, podrażnięta. Więc tak. Więc oczywiście jakby analizuję to ze studentami, które muszę się wizualnie zademonstrować fragment tekstu. To wyobraźmy sobie sytuację, która to może się wydarzyć. Znaczy rzeczywiście wśród różnych rzeczy, które nam, złych rzeczy, które nam przyniosły media społecznościowe, przyniosły nam też oczywiście czasami właśnie fenomen bolesnych rozstań przeżywanych na oczach całego świata. W których no, ktoś opisuje tego swojego byłego albo tą swoją byłą. No, najbardziej znany przykład, jaki mi teraz przychodzi do głowy, to ten cały gigantyczny rozwód premiera Marcinkiewicza z poetką Izabel i tam obrzucają się oboje fantastycznymi określeniami. Więc rzeczywiście, owszem, no, jakby rozstania były za mało bolesne, to jeszcze cię obsmarują na Facebooku, że było jeszcze gorzej. Więc wyobraźmy sobie, że taka sytuacja ma miejsce w realnym życiu i ktoś naprawdę napisał to wszystko, co myśli, tak jak tutaj bohaterka tej piosenki jest o tym swoim byłym. I ogólnie, więc ogólnie jakby tytuł tej piosenki jest zniewagą. I wyróżniłem zniewagi. Znaczy w zasadzie zniewagi są dwie, znaczy jedna ta zasadnicza, czyli szuja. Przypuszczam, że kawa matrymonialnego zbója też może się na to zapywać. Zniewaga ogólnie jest wtedy, kiedy naruszamy czyjąś cześć właśnie przy pomocy słów powszechnie uważanych za obelżywe. No i zauważmy, że większość tego jednak nie jest zniewagą, ponieważ no to jest genialne pióro na recytacji polskiego kabaretu, więc talentowany człowiek potrafi tak kogoś obrazić, żeby to było nie do ruszenia Tytuł jest, bo się fajnie rymuje, ale na przykład to jest, to są piękne w ogóle metafory właśnie, tak tu padaj. No ale na przykład właśnie, że obrzydliwa larwa i szczerzuja do najtępszych pierwotniaków rym. To jest bardzo ładna obraza i powodzenia komuś, kto by się próbował procesować. Znaczy to nie jest zniewaga, to znaczy to po prostu wtedy powiemy, że to jest bardzo kreatywnie wyrażona negatywna opinia. Natomiast mamy też tutaj zniesławienie, to jest i inny zupełnie paragraf, to jest właśnie tam posiadanie takich cech lub takiego postępowania, które mogą poniżyć, narazić na utratę zaufania potrzebnego dla zawodu i rodzaju działalności. I tu już jest mnóstwo, może mnóstwo za dużo powiedziane, ale są w zupełnie innych miejscach zniesławienia. Na przykład niewątpliwie temu panu dalszą działalność matrymonialnego zbója, jeśli ją rzeczywiście prowadził, pozyskanie nowej partnerki z pewnością utrudni mu wyrażenie takiej opinii, że spieszcza dwója nieudana galereta z ryb. Ten pan mógłby się słusznie czuć obrażony. No ale panie Wojciechu, hold on your horses, żeby posłużyć się innym sformułowaniem angielskim. Mamy do czynienia z wierszem oraz z piosenką. To jednak jest hejterski, ktoś tu kogoś hejtował. Jak najbardziej, tylko że w przypadku tekstu literackiego, którego szczególny charakter komunikacyjny odróżnia się jednak od wypowiedzi we własnym imieniu, niezależnie od tego, czy jest to wypowiedź ustna, czy też wypowiedź pisemna, nie sposób tak łatwo, jak w przypadku tych innych, określić, co intencjonalnie było dlatego wyobraźmy sobie, że to wszystko zdarzyło się w rzeczywistości, zdarzyło się dzisiaj i że rzeczywiście ktoś tak obsmarował przy pomocy podobnych inwektyw. Ale pytanie, które mi przychodzi do głowy, nie wiem, czy Państwa też by to zaintrygowało, ale mnie to intryguje. A co by było, gdyby w przypadku jednego z tych wielkich, potwornie bolesnych dla obu stron obserwowanych przez nas przez tygodnie, miesiące, a nawet już teraz chyba lata procesów rozwodowych, osoby obrzucające się nawzajem inwektywami posługiwały się nie wypowiedziami na Facebooku, tylko wierszami bądź krótkimi kawałkami prozy. To byłby no piękny świat, ja tylko właśnie... Nie, ale niech pan tego tak łatwo nie spycha. Czy w takiej sytuacji ktoś może dochodzić swoich praw, tak, i chronić się przed tego rodzaju zniewagą? No raczej tak, bo jednak, znaczy oczywiście no, zaznaczam na wszelki wypadek, że nie jestem prawnikiem, natomiast po prostu jako człowiek wykonujący ten zawód po prostu interesuje się bardzo tym, jakich dziennikarzy jest kiedy, z czego kto skazał i jakie są linie obrony, jakie linie obrony się utrzymują sędzia, a jakie nie, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to się przyda. Ja to po prostu mówię, proszę państwa, z takiej konieczności propedeutycznej, że państwo teraz nie przyszło do głowy, że jak państwo napiszą piosenkę rymowaną, piękną i ona będzie zawierała hejt, to już wszystko w porządku. No to żadna linia obrony, że zajmuje się, a więc wszystko było legalne. Nie, no to byłoby za łatwo. Poza tym, cytując prawdziwe wiersze, czy prawdziwe, no zawsze, to nie jest takie proste, że nazwiesz kogoś zbójcą, a potem że tylko cytowałeś Schillera i w ogóle tak naprawdę nie wszystko metaforycznie. Nie, to też... Pytanie, jak to zrobić, żeby to było bezkarne? Bardzo ważne pytanie dla dziennikarza, czyli żeby nie mieć właśnie tutaj problemów. To nie jest odpowiedź na to pytanie w każdym razie, natomiast no w ogóle światem byłoby bardziej kreatywnie, bardziej literacko, byłoby pewnie fajniejszym światem, bo najgorsze oczywiście w hejcie jest to, że w takim prawdziwym tym właśnie ścieku, które codziennie płynie przez Twittera, to że jest to takie rozpaczliwie mało kreatywne, to znaczy ta grupa właśnie nieszczęsna, po prostu oni nawet się specjalnie nie starali, tylko jechali takimi najbardziej banalnymi inwektywami, właśnie słowami poszukiwanymi. Ja jestem jednak mniej chyba odporny, panie Wojciechu, niż pan na tego rodzaju zdarzenia językowe i mnie się wydaje, że to, co jest najgorsze w tym, że hejt leje się takim strumieniem przez internet, nie jest to, że on jest mało kreatywny, tylko to, że on jest. Bo z kolei ja zaczynam właśnie już podskakiwać, jak słyszę, no na przykład moi różni znajomi teraz właśnie ogłaszają się, używają na Facebooku takiej grafiki przy swoich zdjęciach właśnie, że strefa wolna od nienawiści i tak dalej. Ja aż tak daleko bym nie szedł, znaczy nienawiść jest uczuciem, które jest potrzebne. Taki przykład, którym się często posługuję, właśnie też na zajęciach ze studentami, jest właśnie pizza z ananasem. Użyłem takiego przykładu. Można nienawidzić pizzę z ananasem, to znaczy już nie posuwajmy się do tego, żeby w ogóle zabronić nienawidzenia czegokolwiek, kogokolwiek. Myślę też, że możemy sobie pozwolić jednak na to, żeby powiedzieć, że nienawidzę określonego stylu muzycznego na przykład, że ktoś nienawidzi hip-hopu. To też nie jest jakiś bardzo straszny. Przykłady, które pan podaje, nie wywołują we mnie żadnych negatywnych emocji. Ale to znaczy, że już kiedy pan powiedział na początku właśnie, że nienawiści powinno być mniej, to ja już zaczynam właśnie, że niekoniecznie. To znaczy, a w dodatku przypuszczam, że nadal więcej ludzi jednak nienawidzi pizzy z ananasem, znaczy jakiegoś jedzenia. Wyrażę się zatem jeszcze precyzyjniej. Po pierwsze, nie jestem tak naiwny, by wierzyć, że na poziomie antropologicznym i psychologicznym jesteśmy w stanie wyzbyć się jednej z naszych elementarnych emocji, jaką jest nienawiść. Absolutnie nie. Każdy z nas w ten czy inny sposób jest nią obarczony, zdarza się w naszym życiu, powraca, odchodzi. To wszystko jest dla mnie całkowicie zrozumiałe. Ale czym innym jest odczucie nienawiści, które w sobie mamy, a czym innym jest dawanie jej upustu za pomocą czy to werbalną, czy też za pomocą gestów werbalnych, czy też za pomocą innych. Pan oczywiście całkowicie, zgadzam się z tym, że przekraczanie pewnych granic przewrażliwienia może doprowadzić do sytuacji, w której komunikacja stanie się trudna i paradoksalnie w którymś momencie przerodzi się w komunikację pełną napięcia, bo też fakt, że nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć swoich emocji, wyrazić tych emocji, może doprowadzić do intensyfikacji naszego wewnętrznego napięcia albo intensyfikacji wewnętrznego napięcia w naszym rozmówcy. Ale wiadomo, że zjawiska hejtu internetowego, one bardzo często są tworem, efektem bardzo precyzyjnie zaprojektowanych, zaprogramowanych działań tych, którzy chcą jakąś grupę społeczną, jakieś jednostki, jakąś instytucję postawić w negatywnym świetle i skierować na tę grupę, czy tę jednostkę, czy tę instytucję takie negatywne światło, które później pozwoli zarządzać grupą pozostałą w lepszy sposób. No, z czegoś takiego trudno się cieszyć. Ale to właśnie zaczęliśmy od tego właśnie rozmowy od jednego z tych przykładów, że oczywiście, że właśnie hejtem politycznym sterują ludzie, którzy potrafią, którzy robią to zawodowo i niewątpliwie w Polsce mamy taką asymetrię, powiedziałbym. W związku z tym hejtu po prostu polegający na tym, że jedna z tych stron jest wirtuozami tej sztuki, a druga uprawia jakąś straszliwą amatorszczyznę, a człowiek nie można powiedzieć, że jej nie uprawia w ogóle, bo to też, bo rzeczywiście kiedy wpadamy w tą właśnie tą brzydką, ale symetrię, ale jednak troszeczkę prawdziwą, że wszyscy hejtują, no to jest niestety prawda, wszyscy hejtują, więc to nie jest tak, że możemy im powiedzieć, że tamci mają nienawiść, a my same tylko w ogóle, my jesteśmy strefą wolną od nienawiści. Ja po prostu tego nie lubię hipokryzji strasznej, to znaczy nie jestem wolny od nienawiści, w ogóle nie zamierzam być, również nienawidzę różnych obozów politycznych, nie wnikam tutaj w szczegóły, ale w losowej kolejności nienawidzę Michaela Jacksona, pizza za nas akurat używa takiego żartobliwego przykładu, bo jeśli chodzi o pizzę, generalnie znaję zasadę, że nawet zła jest dobra, znaczy nie ma czegoś takiego jak zła pizza. Z czym, no może bez przesady pewnie da się wymyślać takie dodatki, już byłaby niejadalne, ale przynajmniej to, co jest standardowe, to zawsze zjeść paczek, człowiek będzie głodny, no ale na przykład brokułów, nie, brokułów też mam, znaczy dobra, no różnych... Nie jest pan złym człowiekiem, panie Wojciechu, jak pan nienawidzi tylko Michaela Jacksona i pizzy. Nie, no ale oczywiście pewnych obozów politycznych też, ale nie chcę żebyśmy to tutaj wsadzili. Ja poza tym też no, w czasach młodości w ogóle bardzo lubiłem muzykę z grubsza, z kręgu właśnie pan Kroka, post-pan Kroka i okolic i tak dalej. Kiedy była szczytowa popularność i tam bardzo często właśnie nienawiść była tematem piosenek, przy czym prowokacyjnie często właśnie była przedstawiana jako uczucie pozytywne. I bardzo lubię też takie piosenki zespołu, który nie należał do tego nurtu, tylko ale nagle nagrał piosenkę właśnie bardzo utrzymaną w estetyce takiej punkowej, zespół się nazywa The Kings, oni są głównie znani z lat 60., ale właśnie w 1981 roku mieli taką piękną piosenkę Hatred, która mi się zawsze w ogóle przypomina, zawsze mi w uchu, jak ktoś mówi o nienawiści. Tam mniej więcej ta piosenka jest taka, że wszyscy się nienawidzimy i to przynajmniej czyni nas, to jedyne, at least we understand each other, to przynajmniej to jest jedyne, co sobie nawzajem rozumiemy, więc właśnie musimy się z tym po prostu pogodzić. Bo faktem jest, że nienawiść w polityce to ma tak stare korzenie, ale w ogóle tak niesamowicie stare korzenie, że no przede wszystkim najbardziej taki znany przykład chyba w naszym kręgu cywilizacyjnym to są te napisy, które się zachowały w Pompejach na murach, więc tam jest dużo klasycznego hejtu politycznego właśnie, bo tam się toczyły kampanie wyborcze, to jeszcze była republika, więc no, tam są też śmieszne, są jeszcze dzieci, czy już nie ma. Tam są w ogóle takie właśnie napisy, właśnie dokładnie komuś przepisujące i z kim on lubi uprawiać seks i w jakich pozycjach. Taki, no krótko mówiąc, że tam jakiś Marcus Quintus, to no dobra, nie użyję tego słowa, ale to jest wulgarne określenie pewnej mniejszości seksualnej, więc nie należy na niego głosować. I po prostu jak potem tak patrzymy na historię w ogóle kampanii, na przykład, jak już mówię, interesuje się dziennikarstwem i jak była natężenie nienawiści w przedwojennej polskiej prasie, jak wtedy tam się obrzucały poszczególne obozy, to dzisiaj po prostu same takie, będziemy zaskoczeni po prostu czytając ludzie, którzy mają nazwy po prostu placów, pomników i tak dalej właśnie, Korfanty na przykład, ale Witos oczywiście, Daszyński, Dmowski potrafili sobie potrafić obrzucać takimi obelgami po prostu, że człowiek dzisiaj jest zaskoczony. Czyli na przykład antyklerykali w Polskiej Partii Socjalistycznej przed wojną szedł dużo dalej niż dzisiejszego właśnie powiedzmy jakiegoś współczesnego polityka lewicowego, który jednak się ugryzie w język, zanim zacznie mówić o katabas, no to już jakiś język, który jest zachowany dla komentarzy w tygodniku, nie, czy coś takiego, a to wtedy mówi człowiek, który ma ulicę. I oczywiście to nie jest tak, że druga strona, że jedna strona miała na to monopol. Amerykańska polityka na przykład, u swojego zarania, no w ogóle tam doszło do takiego słynnego pojedynku, w którym, już teraz nie pamiętam między kim a kim, to też są dwaj po prostu założyciele ze Stanów Zjednoczonych, po prostu już to przeszło do pojedynku tak bardzo sobie. Generalnie u założeń Stanów Zjednoczonych właśnie dwie partie, one nie mają przełożenia na dzisiejsze dwie, bo obie się bardzo potem rozpadły, ale jedni zarzucali drugi, że są agentami, jedni byli agentami brytyjskimi według drugich, a drudzy francuskimi według tych pierwszych i po prostu to był cały spór między powiedzmy Jerzy Waszyngton i Thomas Jefferson to się wydają dzisiaj właśnie tacy, no, że grali w jednej drużynie, ale nie grali w jednej drużynie, nienawidzili się strasznie właśnie. Ten był dla niego Waszyngton był szpiegiem brytyjskim, a Jefferson był francuskim. To znaczy, jeśli wierzy w tym drugim. I też właśnie, właśnie na zasadzie z dziejów hejtu wrzuciłem ostatnio sobie u siebie na Facebooka, to jakoś było tak ze 2 miesiące temu, jakimi słowami wysłannik zachodniego cesarza na dwór wschodniego cesarza, jakby opisał tego cesarza bizantyjskiego, więc tam właśnie mu tam napisał, że to jest tam właśnie jakiś człowieczy potwór przypominający wieprza i co mnie strasznie rozśmieszyło, bo to już zabrzmiało bardzo współcześnie, że żywi się czosnkiem, cebulą i porami. I wyższość cesarza, zachodniego cesarza Ottona nad wschodnim cesarzem Nikeforem Fokasem polega na tym, między innymi polega na tym, że zachodni cesarz Otton nie jada cząstku cebuli porów, a jeszcze mu zarzucił, że pije wodę do kąpieli. Teraz doskonale rozumiem, dlaczego pan o tej pizzy mówił. Ale panie Wojciechu, sprawa jest moim zdaniem szalenie poważna, bo to, co pan mówi, jest bardzo ciekawe i instruktywne, to znaczy, że hejt nie pojawia się tylko i wyłącznie w czasach komunikacji internetowej. Hejt jest z nami od czasów antycznych. Napisy, które pan zacytował, są tego przykładem. Jak się czyta poezję Quintiliana na przykład, można co krok natrafić na wypowiedzi dużo bardziej obraźliwe niż te, które pan zacytował. Tak jest. Co prawda być może nie w tłumaczeniu, pierwszym tłumaczeniu polskim Anny Świderkówny, która próbowała Katulusa troszeczkę jednak złagodzić, ale w tłumaczeniu pani Klęczar i pana Franczaka ten Katulus staje się poetą niezwykle wulgarnym. Ale fakt, że to jest z nami od tak dawna, bo z pana wypowiedzi być może opacznie rozumiem to, co pan mówi, ale pan mówi coś takiego, że no, był hejt, jest hejt, no i trudno sobie wyobrazić świat bez hejtu. Ale być może jednak rozwój naszej cywilizacji nakłada na nas obowiązek, nie być może, według mnie na pewno, nakłada na nas obowiązek neutralizacji tego rodzaju nie tyle gestów komunikacyjnych, bo tak jak mówię, fakt, że coś pojawia się w tekście literackim, który jednak zawiązuje z odbiorcą określony pakt, jest czymś innym niż wypowiedź w przestrzeni publicznej, w kłótni, w internecie. Dlatego moim zdaniem graffiti w Pompejach to jest bardzo dobry odpowiednik medium społecznościowego. To był wczesny Facebook. Jak właśnie. Najbardziej, tylko że pan to zacytował tak, że moglibyśmy odnieść wrażenie, że ile dobrze rozumiem, to sytuacja była taka, że przypisywano mu homoseksualizm, tak? Aczkolwiek... Oponentowi politycznym. Tak. Ale homoseksualizm nie był piętnowany w tamtych czasach w Cesarstwie Rzymskim. Gdzieś tu mają Państwo, mam nadzieję, w bibliotece świetną książkę o tym graffiti Mary Beard. Nie, to tam bardzo konkretnie właśnie chodziło o... właśnie... Ale czy wie pan dlaczego? Nie ja wiem tylko Mary Beard, ja się zachowam za jej opinią. Właśnie piętnowano, ponieważ piętnowano z niewieściałości. Tylko i wyłącznie tak. Pasywna rola w akcie seksualnym była deprecjonująca z perspektywy... Polecam Państwu, jeśli jest tutaj tak, albo jeśli nie ma wszystkiego, to polecam książkę Mary Beard Pompeje. Tam jest właśnie bardzo dokładnie wyjaśnione, dlaczego oponentom politycznym zarzucano pasywną rolę Nawiązuję do tego dlatego, nie tak, bo po prostu mi przychodzi do głowy, czytałem też tę książkę Mary Beard i byłem tym zafascynowany tylko po to, żeby pokazać, że jednak zmieniają się granice tego, co uznawane za dopuszczalne i za niedopuszczalne. Zmienia się forma kulturowa hejtu. W związku z czym możemy sobie wyobrazić taką sytuację, moim zdaniem powinniśmy, że neutralizujemy to, co my dziś rozpoznajemy jako hejt. W internecie na przykład, czy też jakieś... Zmieniano właśnie chociażby ten przykład z blackface'em właśnie, czyli coś, co jest akceptowane 50 lat później nie jest. Troszeczkę mi się jednak wydaje, że taki szary człowiek jak my wszyscy tutaj ma na to niewielki wpływ, to znaczy prawda jest taka, że nikt z nas tutaj nie zbawi świata, nie zmieni świata, nie poprawi świata, więc to jest kolejny dla mnie powód, dla którego nie chce mi się nic z tym robić, bo to ja mam mały rzutek. Natomiast właśnie dlatego tak uparcie usiłuję rozmowy o hejtu sprowadzać jednak do regulacji prawnych, bo no właśnie to jest ten największy nalez starożytnych Rzymian, że żebyśmy się nie pozabijali i żeby jakoś cywilizować nasze stosunki właśnie, że powymyślano różne regulacje, różne prawne I straszliwie niedobra rzecz, która jest moim zdaniem taką jakby bo pan chciałbym rozumieć, żebyśmy zeszli na to pytanie właśnie, dlaczego jest tak źle i co możemy z tym zrobić. Więc praprzyczyną zła jest to, że istniejące przepisy prawne przyznają firmom internetowym specjalne przywileje prawne tylko za to, że są internetowe. Przyjęto to 20 lat temu, kiedy firmy internetowe były malutkimi startupami, zakładami innymi przez studentów i był ten strach, że jak właśnie zaczną im wytaczać procesy, to pobankruptują. 20 lat później są największe, najbogatsze korporacje świata, należą do najbogatszych ludzi świata itd., a te przywileje mają nadal. Ten przywilej się nazywa po polsku warunkowe wyłączenie odpowiedzialności, po angielsku safe harbor i generalnie mówi, że firma internetowa nie ponosi odpowiedzialności za to, co się w niej dzieje, o ile reaguje na zgłoszenie. Przy czym pojęcie o reagowaniu na zgłoszenie jest oczywiście bardzo ogólnikowe, więc w przypadku zwłaszcza Twittera ewidentnie widać, że oni dopiero od niedawna udają, że coś z tym robią. Też Facebook udaje, że coś z tym robi, ale tak naprawdę no, myślę, że nie wiem, czy ktoś z Państwa ma kiedyś jakieś doświadczenie właśnie ze zgłaszaniem jakiegoś skandalicznego wydarzenia na Facebooku i tej odpowiedzi, że to nie narusza standardów, odpowiedzi, której udzielam na automat tak naprawdę. Zazwyczaj albo jakiś człowiek właśnie, no, jest ten świetny film dokumentalny czyściciele internetu o właśnie ludziach, którzy moderują naszą dyskusję polityczną i mieszkają w Malezji, bo Malezyjczykom można patrzeć mniej niż Polakom. I co oni w ogóle nie rozumieją kontekstu nawet naszych sporów. Oni nie rozumieją, kim jest Kaczyński, nie rozumieją, kim jest Schetyna. Mają bardzo prostą listę w postaci na przykład spisu zakazanych słów. Więc jak wiadomo, nawet w dyskusji, gdy rozmawiamy o rowerach, bezpiecznie jest nie używać jednej z części rowerowych, bo nigdy nie wiadomo, czy ten moderator z Malezji łapie kontekst. To jest po prostu robione po taniości, no bo jakby to są wszystko komercyjne korporacje, których jedynym celem jest maksymalizacja zysku dla akcjonariuszy, dla prezesa i tak dalej. Oni mają gdzieś szkody społeczne, które tym wyrządzają, natomiast oczywiście hejt oznacza, że więcej ludzi będzie siedzieć przy tych urządzeniach, więc więcej razy się pokaże reklamy i łatwiej zapamiętają właśnie notofrygu, a także oczywiście przyjmą też reklamy no, polityczne, to znaczy wiedząc jak to działa, właśnie ludzie, którzy tak jak słynna firma Cambridge Analytica już nie istniejąca, które zawodowo zajmują się tym, żeby podsycać dyskusję na ten czy na inny temat, żeby internauci wyszli z tego internetu z przekonaniem, że Brexit tak to jest świetny pomysł, jednak przekonali, nie? Są firmy, które to podsycają i to jest po prostu jakby to wszystko, co tam się dzieje, gdyby to było w tradycyjnych mediach, byłoby nielegalne, czyli gdyby ta sama właśnie nielegalna grupa hejterów takim samym językiem pisała o sędziach w gazecie papierowej, gdyby to powiedzieli w radiu, w telewizji, to są na to konkretne paragrafy i ktoś by za to zapłacił karę. No jak wiadomo, nie można powiedzieć brzydkiego wyrazu, nawet w radiu, w internecie można, co robi się coraz bardziej bezsensowne, bo w dzisiejszych czasach wszystko jest internetem, więc to ten sam brzydki wyraz, jeżeli będzie jeżeli ktoś słucha Radia TOK FM przez podcast, czy przez łącze internetowe, to teoretycznie tego brzydkiego wyrazu nie trzeba wyplikować, a jak idzie przez fale elektromagnetyczne, to trzeba. To nie ma sensu oczywiście, ale tak jest to prawda. Ale na przykład jeśli chodzi o portale internetowe, to nie jesteśmy tak całkowicie bezradni, ze względu na to, że ich regulaminy... No, teoretycznie nie jesteśmy całkowicie bezradni, ale no, w praktyce te regulacje są rozpaczliwie nieadekwatne. No, to chyba to też właśnie no, Unia Europejska próbuje to ukrócić, ta idea właśnie tej dyrektywy, która między innymi ma nakładać już konkretne kary finansowe na firmy internetowe za to, że nie mają, że zaniedbują te swoje moderatorskie wysiłki, ale to jeszcze nie weszło w życie i oczywiście polski rząd jest bardzo przeciw, bo on jest w internecie. Żebyśmy wszyscy dobrze zrozumieli, jaka jest różnica między mową nienawiści a hejtem? Więc wbrew pozorom prawie, znaczy rzadko mamy do czynienia z mową nienawiści. To też jest pojęcie definiowane prawnie, więc w Polsce definicję mamy w kodeksie karnym i konkretnie to dotyczy właśnie, że to dodano do tego paragrafu z zakazem ustrojów totalitarnych. Nie wolno także właśnie propagować nienawiści do grup etnicznych, wyznaniowych i rasowych i to wszystko. To jest ciągle spór o to. W innych krajach do tej definicji dochodzi jeszcze orientacja seksualna, tego ciągle w polskim prawie nie ma i oczywiście to też się leniwie się toczy spór w polskim parlamencie od kilkunastu lat. Natomiast jest jeszcze definicja Rady Europy, która nas troszeczkę obowiązuje, bo jesteśmy w Radzie Europy, więc pytanie czy właśnie, czy można kogoś nazwać częścią rowerową, czy nie, to jest prawdopodobnie jednak nie można, bo jednak obowiązuje nas też definicja szersza, czyli no, ta, która panuje w całej Europie, ale Więc krótko mówiąc, na przykład, kiedy mówimy właśnie, że Jerzy Owsiak się spotyka z hejtem, że Adamowicza zabito z podejmowej nienawiści, to Owsiak nie spotyka się moim zdaniem z mową nienawiści. To nie jest prawie nigdy, prawie nigdy nie spełnia definicji ustawowej. Adamowicza nienawidzono nie za różne rzeczy, ale nie za to, że jest białym polskim katolikiem. Nie za to jest hejtowany Owsiak. Także ewentualnie można mu, no właśnie, przypisywać, nie, to już za, i tak w polskim przepisie nie ma tego zakazu. Więc mowy nienawiści taka... Jaka jest hierarchia dotycząca tych powodów, dla których dany czyn, dany akt językowy jest uznawany za mowę nienawiści? Jak to się w polskiej rzeczywistości ma? To znaczy, co jest najczęściej przedmiotem mowy nienawiści, a co nie? Znaczy nie, wydaje mi się, że jest pewna grupa etniczna i wyznaniowa, której właściwie zawsze... w zasadzie jak mamy dowolny artykuł na dowolny temat, ktoś zaraz znajdzie jakieś uzasadnienie, że Żydzi za tym stoją. To znaczy wszystko jedno, za pizzą, za ananasem też. Wedle badań, które zostały przeprowadzone w ubiegłym roku, najczęściej mową nienawiści, ofiarą mowy nienawiści padają osoby homoseksualne w Polsce. Tak, to właśnie tego nie ma w tym artykule. Jeśli chodzi o antysemityzm, to jest on na trzecim miejscu bodaj. Ksenofobia, tak rozumiana jak w tym wypadku, czyli po prostu atak na osobę o innej grupy etnicznej bądź też innego wyznania. Bardzo trudno rozdzielić te rzeczy w naszej własnej ocenie. Bardzo często, tak jak Pan powiedział, wydaje nam się, że coś jest hejtem, coś jest mową nienawiści, jest to natomiast hejt. Czy istnieją mechanizmy, za pomocą których ludzie tacy jak my, nie mający bezpośredniego dostępu do, na przykład nie reprezentowani przez instytucję, która im pomoże? Pan na przykład wspomniał o tym, że dziennikarzom poddaje Pan pewne sposoby na to, w jaki sposób swoją krytykę sformułować, tak by ona nie była od razu uznana za obraźliwą i by ani dziennikarz, ani instytucja nie zostali pozwani przez osobę dotkniętą. Pozwani mogą być oczywiście, ale żeby się z tego wybronić, tak. No więc, ale tylko, że nawet jeśli dziennikarz pada ofiarą takiego pozwu, to jednak ma jeszcze instytucję, która go w ten czy inny sposób, różnie bywa, ale powiedzmy, że może mieć jeszcze jakieś wsparcie. Natomiast bardzo często my nie mamy takiego wsparcia, a jesteśmy bezradni wobec tego, nie tylko wtedy, gdy jesteśmy ofiarą, ale także wtedy, gdy obserwujemy, jesteśmy świadkami, widzimy coś takiego, czytamy to w internecie, bądź też na przykład, nie wiem, idziemy na jakąś manifestację i podczas tej manifestacji spotykamy się z tego rodzaju hasłami. Jakich narzędzi możemy skorzystać? Znaczy, sytuacja wygląda beznadziejnie. Znaczy, jak może Państwo zauważyli, ogólnie jestem pesymistą, więc po prostu szary człowiek jest bezradny. To znaczy jakby całe to prawo rządzące internetem jest skonstruowane w taki sposób, całe to prawo jest skonstruowane jest tak, żeby jak najwięcej przywilejów miała korporacja typu Facebook, a jak najmniej miał Jan Kowalski. I w ogóle za każdym razem, kiedy klikamy na te zgadzam się, którego nie mamy czasu ani środków przeczytać, to tam się generalnie właśnie zgadzamy na tą sytuację. Właśnie, że wszystkie prawa zostają, wszystkie prawa sobie uzurpuje ten Google, Apple, czy komu tam akurat kliknęliśmy, a my się musimy pogodzić z tym, że nie uzyskuje nam nic. No i właśnie na przykład dlatego to niedobrze, że w tym artykule ciągle nie ma tej orientacji seksualnej, bo jak właśnie Pan sam powiedział, to jest najczęstszy akt mowy nienawiści w praktyce. No i człowiekowi, który zostaje tak zaatakowany, pozostaje wtedy tylko pozew cywilny, który jest po prostu strasznie kosztowny. Znaczy przypominam, że jeżeli jesteśmy szarym człowiekiem, który idzie do adwokata, to nas wystawi na fakturę za każde w ogóle pismo, które nam się w naszej sprawie. I to będzie parę tysięcy od jednego pisma, więc najprostsza strategia, zwłaszcza gdzie po drugiej stronie jest instytucja, która ma etatowego prawnika, to on po prostu nie będzie odpowiadał na pisma naszego adwokata, żebyśmy musieli wysłać następne i zapłacić kolejne 5000, a po drugie on nas zasypie, na które będziemy musieli płacić za odpowiedź na karę. Więc szary człowiek jest moim zdaniem na straconej pozycji, chwilowo ze względu właśnie na źle skonstruowane prawo i jedyne nadzieje widzę właśnie w takich regulacjach jak ta unijna, która się rodzi w bólach, które po prostu mają odebrać część tych praw właśnie korporacjom, a i zobowiązać państwo, żeby reprezentowało szarego człowieka, no bo teoretycznie od tego jest państwo, to znaczy Jan Kowalski teoretycznie nie powinien, znaczy teoretycznie podama policję czy straż pożarną, żeby nie gasił sam pożaru, żeby nie biegł sam za złodziejem, tylko teoretycznie żeby zajął się tym państwo. Oczywiście zajmuje się tym z różną skutecznością, a w internecie w ogóle nawet się nie zajmuje, bo nie ma jeszcze takich przepisów. Czy pan padł ofiarą tego rodzaju aktów? No to zdefiniować, znaczy, bo oczywiście no... Przeważnie, prawda jest, nie chce mi się czytać, co mnie piszą na Twitterze, bo tam są właśnie jakieś najgorsze. Natomiast na Facebooku prowadzę bardzo ostrą politykę moderacji, polegającą po prostu na tym, że no na przykład, żeby mi pisać komentarz, trzeba być na intencjonalnie niewielkiej liczbie osób, które mogą mnie komentować. Ja po prostu jakby i to jest to moich studentów, że tak poza tym nie należy być łatwą ofiarą, i to jest po prostu powinno hejtować kogoś, kogo jest łatwiej hejtować. Też oczywiście bardzo brutalnie moderuję komentarze u siebie na blogu. Więc nie no, to jasne, jak każdy, kto się publicznie wypowiada, zetknie się właśnie z wypowiedzią, to nawet nie z polemiką, tylko właśnie z jakimś właśnie obrzucaniem słowami powszechnie uważanymi za bezżywe. No, prawdopodobnie nawet o wielu z tych przypadkach po prostu nie wiem, bo jakoś nie chcę mi się specjalnie tego śledzić. Czy zgłosił pan kiedykolwiek tego rodzaju? Nie, no oczywiście jak zawsze na fejsie, no klikam, więc też parę razy robiłem jak kliknięcie, że to narusza i dostawałem to odpowiedź, że to nas czasami nie narusza. To tyle. Bo, no wiem, to te techniki nic w praktyce nie dają, znaczy albo bardzo nie wiem. Pytam o to wszystko dlatego, że przygotowując się do tej dzisiejszej rozmowy oglądałem różne materiały poświęcone mowie nienawiści i hejtowi w internecie, czytałem różne artykuły i natrafiłem także na materiał, który pokrótce opowiada, streszcza w jaki sposób policjanci są szkoleni w zakresie rozpoznawania oraz reagowania na mowę nienawiści. I to, co mnie uderzyło, to wypowiedź prowadzącej tego rodzaju warsztaty, która powiedziała, że zazwyczaj, gdy taki kurs zaczyna, zadaje pytanie, czy ktoś z państwa spotkał się z przykładami mowy nienawiści w swojej codziennej praktyce, praktyce policyjnej albo po prostu praktyce komunikacyjnej, jako osoba uczestnicząca w rozmowach, obserwująca komunikację innych osób w danym miejscu. Wyobraźmy sobie żonę. Na początku zazwyczaj jedna, dwie osoby bardzo nieśmiało podnoszą rękę. Po półgodzinnych warsztatach pojawia się to samo pytanie. Okazuje się, że tego rodzaju zdarzenia kwalifikujące się jako przykłady mowy nienawiści pojawiły się w ich doświadczeniu, tylko po prostu zostały przez nich przeoczone. Nie zauważano. Nie było takiego wyczucia, nie było takiej wrażliwości. Więc być może cały czas wracam do tego wątku z samego początku, że dopóki będziemy traktować coś jako wyłącznie shitstorm, to nasza wrażliwość i nasze narzędzia poznawcze nie będą też wyłapywać tego rodzaju. Znaczy, jak już mówiłem, to chyba, że ktoś jest bardzo bogaty, no nie stać na zawytaczanie sprawy za każdym razem, to coś takiego. Panie Wojciechu, bo się wkurzę. Proszę. I pan i ja jesteśmy dziennikarzami. Co to znaczy, co my możemy zrobić? Jeśli państwo są w pozycji, w której komentują pewne zdarzenia, reagują na pewne zdarzenia wyłącznie ze swoich prywatnych kont, to jednakowoż my wypowiadamy się na łamach czasopism, pan Gazety Wyborczej, ja Tygodnika Powszechnego, które nie mają najmniejszego zasięgu. Ale takiego wielkiego też nie ma. Znaczy, ja w ogóle nie wierzę w to, że dziennikarz może coś zmienić. To też jest... Jak już mówiłem, używam takiego przykładu. Wśród rzeczy, których nienawidzę po prostu, hejtuję je bardzo dogłębnie, są rymowane tytuły komedii po prostu, które zazwyczaj to są polskie odpowiedniki. W oryginale tego rymu oczywiście nie ma. Ja już po prostu, hejtowałem po prostu jak mogłem, na łamach zwalczałem, nawet dałem taki tytuł tłumaczę partacze, oczywiście tłumacze się gniewali potem, że nie jest ich wina, bo to dystrybutor czy producent wymyśla, ale po prostu co chwila, jest bardzo fajny serial, Polska Gwizdza, tak beznadziejny, rybowany tytuł, to nie chcę oglądać, bo na przykład powiedzmy Chorzy Doktorzy, jest taki serial, wydaje mi się, że on musi być do niczego, skoro ma tak beznadziejny tytuł. Ale to jest świetny serial, tak poza tym go polecam, czy Technicy Magicy, to też jest świetny serial, ale po prostu co za idiota to wymyślał w ogóle, jakie to, więc ja to hejtuję, zwalczam i co, i po prostu jutro wejdzie kolejny taki film do polskiej kiny, więc po prostu dziennikarz niczego nie może zmienić. Więc ja oczywiście jednak, że ludzie, nie hejtujcie się, no i co, no pewnie zmienię coś. Ja myślę, że w ten sposób oczywiście ryzykowałby pan śmieszność, no bo ci, którzy... Co gorsza, nieintencjonalną, bo ja... Oczywiście. Jak może państwo zauważyć, lubię być intencjonalny. Jak najbardziej, oczywiście. Tylko, że chodzi mi o to, że jakby ci, którzy tego rodzaju narzędzia, tego rodzaju broń językową, retoryczną wytaczają, no, są jednak świadomi tego, co robią. Bardzo często, nie zawsze. Ale wydaje mi się, że jednak dziennikarze jako operatorzy języka komunikacyjnego używanego w przestrzeni publicznej mają tutaj kluczową rolę do odegrania. Podam przykład amerykański. Zejdźmy trochę na południe. Nie dalej jak kilka dni temu czytałem na łamach New Yorkera tekst poświęcony filmowi Joker, którego autor nie tylko wypowiadał się jako filmoznawca, krytyk filmowy, ale również czuł w obowiązku wypowiedzieć się na temat takiego afektywnego wymiaru, afektywnej warstwy tego filmu, która według niego ewidentnie gloryfikuje przemoc. Wizualnie wpływa to na emocje odbiorców. To może się wydawać takim gestem, takim zadaniem, które zostało narzucone, że wszyscy muszą tego, zwrócić na to uwagę. Ale mnie to jakoś nie denerwuje. Podoba mi się to, że on czuje się w obowiązku, by na łamach dużego jednak tygodnika coś takiego napisać i to napisać w taki sposób, żeby to nie było tylko i wyłącznie prostą, zadaną pracą domową, z poprawności politycznej i etyki pisania recenzji filmowych, tylko żeby to było dla czytelnika w jakiś sposób pobudzające i inspirujące. Oczywiście nie, jak redaktor mnie zamówi jakiś taki tekst, tego oczywiście napisane, zresztą robię to, znaczy ileś tam tekstów napisałem o tym, że prawo rządzące internetem jest gwiazdą sprzedawane. Książkę nawet o tym napisałem, no tylko jakby... A właśnie w tej książce też poruszam ten temat, bo to mnie bardzo rozbawiło, że sam twórca internetu od początku pisał, że trzeba się napisać właśnie prawo, które będzie chroniło użytkowników i oczywiście go też zignorowano. Więc no, po prostu piszę o tym, tylko no, mam taką właśnie świadomość tego, no, pisanie nie zmieni świata. Więc znaczy nigdy nie mam takiej ambicji. Przypuszczę sobie czegoś takiego, więc prawo dotyczące internetu jest konstruowane beznadziejnie i na razie tak zostanie, obawiam się, przez... Chyba, że właśnie coś się wyłoni z tej dyrektywy, ale jej jeszcze też ona powstała. Też no, jakieś, no, mam to jakiś taką maciupeńki, taki promyczek czegoś w rodzaju nadziei, że po raz pierwszy wreszcie właśnie w Stanach Zjednoczonych w kampanii prezydenckiej na przykład może ten temat pojawić, jeżeli Elizabeth Warren dostanie nominację Partii Demokratycznej, no bo ona właśnie też, i też był jakiś pierwszy liczący się polityk, który ma jakieś szanse, żeby zaistnieć w polityce, który mówi, że potęga tych korporacji jest za dużo i należy je osłabić, podzielić, uregulować. No ale właśnie znowu, no to nawet nie wiemy, czy dostanie tą nominację. Natomiast no, na razie polscy politycy, to jest bardzo zabawne, że jedno z czym się zgadzają zupełnie, to po prostu właśnie, że przed amerykańskimi korporacjami trzeba być w ogóle na kolanach no, już nawet właśnie nieśmiała idea, żeby on jakieś może podatki zaczęły płacić, coś takiego, to też już nasz rząd explicite odrzucił, bo pani ambasador tupnęła nóżką, więc gdzie jak wiele tutaj podatków, to oni pewnie nigdy ani grosza nie zapłacą, ale jak się zmieni władza, to też nie zapłacą oczywiście, bo to nie jest tak, że opozycja tu jest jakoś inna, więc to jest walka, ja mogę na to zrobić nic, mogę napisać tekst, w którym to skejtuję i robię to oczywiście. Proszę Państwa, rozmawiamy już przeszło godzinę, więc ja mam jeszcze kilka pytań, ale chciałbym, żeby Państwo teraz włączyli się do naszej rozmowy, zadali Panu Wojciechowi kilka swoich kwestii, a później ja powrócę jeszcze z dwiema, może trzema na koniec. Kto z Państwa chciałby zadać pytanie? To ja zadam pytanie od samego początku, bo Pan użył tutaj określenia Afroamerykanie. Tak wrócę do rozmowy. To jest niepoprawna polityczna i tak dalej. Czy w polskim prawie użycie innego słowa, bo to jest zapożyczenie, tak szczerze mówiąc, według mnie to nie jest jakby definiowane prawidłowo określenie osoby o innej kolorze skórze, skóry wiemy, o którym mówimy. To jest jedna rzecz, a teraz druga rzecz kulturowa. Z punktu widzenia polskiej, jakbym to powiedział, lokalizacji geograficznej, dla mnie osoba o ciemnych kolorach skóry to nie kojarzy mi się Afroamerykaninem, bo dla mnie Amerykanin to jest inna osoba, tylko Afrykanin. No i teraz chciałbym się dowiedzieć, czy to użycie tego Afroamerykanin to jest, ja wiem, że to już tutaj zapożyczenia różnych wyrazów z zagranicy zostało stworzone, ale czy w polskim języku można używać słowa, to cytuję, murzyn, albo Afrykańczyk, czy coś takiego, bo to jest... Znaczy, generalnie to, co będzie sąd badał, to właśnie, czy to słowo jest powszechnie uważane za obraźliwe. Murzyn raczej nie jest. Ewentualnie tam są jakieś rzecz jasne odpowiedniki, które są intencjonalnie obraźliwe, no ale to wtedy będzie oczywiste. Natomiast użyłem tego słowa nie innego, bo mówiłem o tym konkretnie właśnie, że mówiłem o tym, że Afroamerykanów obrażają minstrele, bo ich parodiowali właśnie kilkadziesiąt lat temu. One obrażają właśnie konkretnie Afroamerykanów, a nie Afrykanów. Nie, ale człowieka w Ganie nie obrażają minstrele. Nie wiem, czy obrażają we Francji. Trzeba by zapytać, czy oni tam mają jakieś podobne tradycje, ale właśnie konkretnie to jest strasznie obraźliwe tam i konkretnie właśnie w Ameryce, to znaczy to nie dotyczy, nie wiem. Ale nie zrobiło sytuację tam, że to obraziło. Ale użyłem tego słowa nie innego poprzez, dlatego że mówiłem Amerykanów. Ale czy w Polsce jest jakieś obraźliwe używanie innych kolorów? Nie, bo tutaj nie chodzi o pytanie dotyczące pana praktyki językowej, jak dobrze rozumiem, tylko chodzi o to, żeby jakby rozszerzyć troszeczkę przestrzeń analizy i zastanowić się, czy to w Polsce tak... Nie sądzę, żeby sąd uznał, że słowo murzyn za powszechnie uważane za obraźliwe. Znaczy można, ktoś mógłby wytoczyć oskarżenie z oskarżenia prywatnego, to byłoby ścigane, albo właśnie pozew cywilny, ale chyba oba przebywają. Na moje uczucie. A drugie jeszcze może takie pytanie, właśnie to też temat poruszony tej jakby obrony osoby prywatnej, jak jest hejtowana, ale przypadek, bo to mówimy przeciwko korporacji, przeciwko jakimś firmom i tak dalej, ale tylko są dwie osoby między sobą prywatne się hejtują, tak? I jedna z nich chce nagle wystąpić o obronę własnej osoby, godności i tak dalej. I teraz, czy tu prawnie możemy jakoś zadziałać? No tak, oczywiście, znaczy... Czy to będzie działo, bo to w prawnikach z korporacją to może... Ja przypomnę, że ja nie śledzę tego jako prawnik, tylko śledzę to jako dziennikarz, to znaczy śledzę, kiedy te procesy mają dziennikarze, ale proszę zobaczyć, że bardzo ciekawy jest ten artykuł w kodeksie karnym. Generalnie w zasadzie za każdym razem, za którym, mam nadzieję, że nigdy tak nie jest, ale wydaje mi się to mało realne, znaczy... Otwarcie przyznam, że zdarza mi się, na przykład jak prowadzę, to zdarza mi się czasami bardzo wulgarnie skomentować manewr, który wykonał jakiś inny kierowca na jezdni, zwłaszcza jeżeli nie użył kierunkowskazu, jakoś wyjątkowo hejtuję skręcających bez kierunkowskazu. I taki, bardzo mi się podoba taki obrazek, gdzieś tam widziałem na fejsie, tego też u siebie udostępniłem. Jeżeli wydaje ci się, że twoja praca nie ma sensu, to pomyśl o facecie, który zakłada migacze w samochodach BMW. Tak, więc bardzo hejtuję kierowców, którzy tak robią. No więc kiedy mu coś powiem i on to usłyszy, to rzeczywiście on teoretycznie może mi wytoczyć, bo po prostu samo opowiedzenie o kimś, ty taki owaki, już jest w zupełnie prywatnym życiu, już stanowi akt zniewagi. Ewentualnie ja bym się wtedy rozpaczliwie bronił, że zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego. Czyli że nie wiem, czy sąd by uznał, że zmiana pasa bez kierunkowskazu to jest wyzywanie broni, w każdym razie. I oczywiście, i generalnie jak widać tego, że jeżeli ten zapis jest skonstruowany w taki sposób, że obaj panowie na przykład pobili się w knajpie, to w zasadzie, znaczy sąd w końcu żadnego nie będzie za to karał, czyli tam jest ta zniewaga wzajemna, czyli że na przykład ten pan komuś tak nazwał, ten mu odpowiedział, ten mu dał buzię, na przykład to ewentualnie mogą odpowiadać za naruszenie nietykalności, ale już nie za to nie za zniewagę. W każdym razie, owszem, zniewaga w ogóle dotyczy życia codziennego i w zasadzie wszyscy się powinniśmy gryźć w język. Choć, no właśnie, czy to robimy? Czy ma Państwo jeszcze jakieś pytania? Czy ja mogę tylko, bo to ten wątek wywołuje jedno z tych pytań, które miałem jeszcze w tyle głowy. A propos gryzienia się w język, na początku zapowiedziałem, że mamy 3 kategorie mowy nienawiści, hejt oraz krytykę. Krytyka jest obowiązkiem nie tylko tych, którzy uprawiają recenzentstwo filmowe czy literackie, ale krytyka jest bardzo często kluczowym aspektem tekstu dziennikarskiego. Jak wyważyć? Więc przede wszystkim, tylko boję się, że odpowiedź będzie nudna. Czy można przyjść? Już nie ma dzieci. A tak, używam wtedy często takie słowa dupochron, czyli jakiś przepis, za który się można schować w razie kłopotu. Więc dziennikarze na szczęście mają bardzo wygodne narzędzie obrony, jeżeli uda im się wykazać, że działali w istotnym interesie społecznym. Czyli nawet jeżeli bardzo brutalnie zhejtowaliśmy na przykład burmistrza, który źle zarządza publicznymi pieniędzmi, i możemy rzeczywiście wtedy ukazać, że tu może nie użyliśmy tych słów, co trzeba, ale na przykład i można wtedy wygrać, no można wygrać nawet proces wtedy na przykład w nazwaniu złodziejem, chociaż to wydawałoby się, że wypełnia to wszystko, ale jeżeli rzeczywiście pokażemy, że dokumentowaliśmy jakieś nieprawości, to... I co jest bardziej interesujące, właśnie dziennikarz teoretycznie, natomiast to był długi i kosztowny proces, ale jednak ostatecznie przypomnę, że zakończył się wygraną dziennikarzy. Proces, w którym przypisano najbardziej chyba obraźliwą rzecz, jaką można politykowi, czyli pomówiono Aleksandra Kwaśniewskiego o to, że szpieguje na rzecz wywiadu rosyjskiego, i tam było ileś tam instancji. I Kwaśniewski wygrał w pierwszej instancji, ale ostatecznie Sąd Najwyższy, bardzo ważny dla dziennikarzy roku, uznał prawo dziennikarzy do uczciwej pomyłki, honest mistake. I to znaczy, że dziennikarz, który nawet napisał nieprawdę, jeżeli wykaże, że miał na to takie dowody, zbadał to, zbadał tamto, czyli wykonał się należytą rzetelnością w tym wszystkim, wykazał się tą rzetelnością, to jednak wygra ten proces, czyli że co jest trochę jednak niepokojące. Przypomina, że my możemy każdego z Państwa nazwać właśnie agentem, szpiegiem, coś takiego, jeżeli tylko udowodnimy, że mieliśmy poważne materiały do tego. To jest trochę przerażające w zawodzie dziennikarskim. Trochę? Panie Wojciechu, to jest bardzo przerażające. Tak, to jest bardzo ważny wyrok. Gdzieś tam pokażę te rzeczy. Krótko mówiąc, dziennikarz ma kilka tych narzędzi ochrony. Jest to właśnie wykazanie, że działałem w interesie publicznym, czyli że poruszyłem bardzo ważny temat bardzo ważnych nieprawości, łamania prawa na przykład, że wykazałem się należytą rzetelnością, czyli tam przebadałem to w iluś tam źródłach. I co tam jeszcze no właśnie, to była uczciwa pomyłka. No ma prawo się pomylić. Tak, ale to są porady dla dziennikarzy, dla Państwa to nie jest możliwe. Chociaż powinniście... Nie, jak to nie jest? Panie Wojciechu, to jest fundamentalnie ważne dla każdego z tu obecnych, ponieważ świat nie dzieli się na świat dziennikarzy, świat polityków oraz świat zwykłych ludzi. Wszyscy my uczestniczymy w jednym procesie komunikacyjnym, na różnych zasadach, na różnych prawach, ale przecież ludzie tutaj zgromadzeni, słuchając Pana wypowiedzi, mogą uznać tak, no to co Pan mówi, znaczy nie, jakbym był na Państwa miejscach, na Państwa miejscu, to by mi po prostu ciarki szły po plecach. Bardzo słusznie, więc tak. Ciarki mi szły po plecach, jeszcze słowo. I mówię to jako dziennikarz, to znaczy, że moje działania w przestrzeni wspólnej de facto są pozbawione i ochrony prawnej, przynajmniej takiej, która jest mi gwarantowana i nie wymusza wypłacenia określonej kwoty pieniędzy z własnej kieszeni, i są tak naprawdę nieskuteczne, bo nie docierają do wystarczającej liczby ludzi, a po drugiej stronie siedzi dwóch gości, którzy jako dziennikarze de facto mogą sobie pozwolić na bardzo wiele. No więc ja chciałbym przedtem Państwa właśnie, bo ja często rzeczywiście widzę taki błąd, który popełniałem, czytelnicy prasy, widzowie, słuchacze, a także czasami sami dziennikarze. Taka jest formuła, że przecież gdyby pisał nieprawdę, to by go skazali. W ogóle tak nie jest po prostu. Znaczy, gdyby skłamał, to by go skazali. Nie możecie wierzyć dziennikarzom, znaczy możecie kierować takim rozumowaniem. To jest nieprawda, bo po pierwsze, prawie wszystkie te paragrafy, o których tutaj mówiłem, wymagają w ogóle albo wytoczenia powództwa cywilnego, albo uruchomienia sprawy z oskarżenia prywatnego, więc w ogóle jak ktoś nie oskarży, nie wytoczy, to kłamstwo po prostu zostanie w przestrzeni medialnej, zostanie całkowicie bezkarne. A po drugie, nawet właśnie jak dziennikarz jednak skłamał, na różne sposoby może się wykręcić, to jest naprawdę demona. I zresztą mam o tym zupełnie osobne zajęcia. W każdym razie, generalnie to nie jest tak, że dziennikarz nie może napisać nieprawdy. A poza tym zauważmy, że nawet jeżeli myślicie, że powinien byłby wcześniej zakazać dziennikarza pisania nieprawdy, no to z kolei zauważcie, że to wszystkie prima prisowe wtedy teksty nagle robią się podejrzane. Nagle człowiek, który napisze, że pizza hawajska jest smaczna, pójdzie do więzienia, przecież wiadomo, że jest niesmaczna. To jest, tak naprawdę wcale nie chcemy żyć w świecie, w którym nie wolno kłamać też. Już pomijając wszystkie te pytania właśnie, na które bezpiecznie jest udzielić, czy dobrze wygląda w tej sukience na przykład i tak dalej, to klasa nie zawsze szczera odpowiedź jest dobrym rozwiązaniem, więc tak naprawdę to w ten sposób sprowadzają się do problemu, który znowu poruszyła obecna władza. Ja jej strasznie nie ufam, miałem mówić o polityce, ale faktem jest, że prawnie, z punktu widzenia prawa dziennikarz nie jest zawodem zaufania publicznego. Oczekujemy, że jest, takie społeczne oczekiwanie, ale nie jest. Zawód zaufania publicznego jest wtedy, kiedy ustawodawca uważa, że nie można zostawić tego wolnemu rynkowi, bo na przykład weterynarz jest zawodem zaufania publicznego, bo jak bierzemy naszego kochanego pieska do weterynarza, to oczekujemy, że on nam go nie zabierze, on zna się na swojej sztuce i że jest ubezpieczony, że ma jakiś właśnie jakieś określone reguły. No w każdym razie idziemy ufać temu weterynarzowi, bo ustawodawca uważa, że to, że będziesz teraz chodził do innego weterynarza, nie zrekompensuje ci śmierci ukochanego komika czy źle potraktowanego. No to samo, jeszcze ustawa tam konkretnie wymienia ile z tych zawodów zaufania publicznego, to tam są prawnicze wszystkie zawody, medyczne wszystkie zawody, jest chyba kilkanaście, ale to nie ma wśród nich zawodu dziennikarza, nie ma ustawy o zawodzie dziennikarza, jest prawo prasowe, które jest strasznie nieaktualne, ale to też nie jest ustawa o zawodzie dziennikarza, jest ustawa o radiofonii i telewizji, to też nie jest ustawa o zawodzie dziennikarza. Tak więc krótko mówiąc, jak ja bezczelnie po prostu nakłamię, to na przykład no, w niektórych krajach byście w związku z tym podali mnie do samorządu dziennikarskiego, który by mnie uważał właśnie swoimi metodami. Nie mamy samorządu dziennikarskiego, nie mamy Stowarzyszenia Dziennikarzy, które obejmowało wszystkie dziennikarzy, nawet większe dziennikarzy, więc w gruncie rzeczy można być złym dziennikarzem i zupełnie sobie bimbać. I oczywiście wielu jest. Więc mnie to często jak banalne, dobra, to nie dotyczy tego, mi zawsze szlak trochę po prostu, jak strasznie bezkarni są plagiatorzy w polskich mediach. To mnie denerwuje najbardziej, nie wiem dlaczego ja się męczę, a widzę po prostu kariery ludzi, którzy po prostu przepisali cudzy artykuł, podpisali swoim nazwiskiem, nic im się nie dzieje. Nie będę pokazywał tutaj palcami, ale to jest właśnie skutek tego, że to nie jest zawód zaufania publicznego. Po prostu nie jest. Znaczy powinien być, ale nie jest. Ale według Pana powinno się po prostu też tak, ja uważam, że jakaś regulacja powinna być, tylko po prostu jakby jeszcze nie było takiej władzy w III Rzeczpospolitej, że on tak miał takie pełne zaufanie, tak, oni to dobrze zrobią. Za każdym razem myślę, że trzeba na sobie postawę, tylko błagam mnie w tej kadencji. To już naprawdę zaczniemy się kwitować politycznie. Przy poprzedniej kadencji też wolałem, że poprzedniej ekipa, także na wszelki wypadek. Moim zdaniem, no tak, nawet nie ma ustawy, która jest potrzebna i też jej nie ma. Pani ma pytanie. Nawet nie jest pytanie, tylko stwierdzenie, zgodzenie się, bo powiedział Pan wcześniej, że Pan jako dziennikarz, Pan jako człowiek nie może nic zrobić, żeby przeciwdziałać skutecznikowi. Nie zgadzam się z tym i myślę, że to jest świetny przykład Kanady. Jak Kanada sobie działa? Czy mówiąc hej, mam na myśli nienawiść przeciwko na przykład osobom z góry, orientacji, wyznania itd. nie nienawiść fikcyjnych, tym podobnych chyba zdaje się przeciwdziałać. W Kanadzie zaczynają od słów. To znaczy tam bardzo jest ważne, jak te słów używają. Natomiast sprawa dystynacji do tego jest szybko, to jest naprawdę ważna sprawa. Efekt jest taki, że wiedzą, których słów można używać, które nie, które są negatywne, które nie. Są na przykład oczywiście są przepisy prawne, które nie pozwalają dyskryminować w żadnym stopniu, ale przede wszystkim są ludzie wokół. Czyli na przykład była sytuacja, że ktoś próbuje kogoś dyskryminować, nienawidzić ze względu na kolor skóry, wyznanie itd. To ludzie wokół potępią tę osobę, pomijając przepisy prawne. To jest po prostu wstyd być rasistą, wstyd dyskutować, wstyd dyskryminować. I myślę, że tego tutaj brakuje, że nie jeżeli będziemy widzieć, że się brakuje, będziemy reagować, w jakikolwiek sposób reagować. Może w pewnym momencie ludzie, którzy to robią, zorientują się, że to nie jest dobrego i że to nie przynosi żadnych korzyści. Przypominam, że w Kanadzie mają lepszą ustawę, nasza ustawa, czy moim zdaniem zawsze lepiej. Nie, właśnie w Polsce ich nie ma, w Polsce, Panie Wojciechu, wyjdę tylko w słowo. Jak Pani ma na imię? Natalia. Pani Natalio, w komentarzu do Pani jakby wzmacniając jeszcze tę wypowiedź. Rzadko kiedy zdarza się tak, aby przepisy prawne powstawały w wyniku jakiegoś boskiego fiatu. One są emanacją granic obyczajowych, które w danym miejscu, w danym czasie dana wspólnota ustanawia dlatego, że coś uważa za niedopuszczalne, coś uważa za naganne. To, co Pani powiedziała, w 100% się z tym zgadzam. To znaczy gest każdej osoby jest równie ważny jak gest instytucji czy całej wspólnoty. Nawet jeśli z pewnego punktu widzenia wydaje się wołaniem na puszczy. I jakbyśmy sięgnęli do przeszłości po przykłady, to byśmy choćby z Kanady czy ze Stanów Zjednoczonych wymienili takie zdarzenia, w których głos jednej osoby zapoczątkowywał lawinę, która zmieniała na przykład prawa w Kalifornii dotyczące zarówno osób, które były homoseksualne, czy jakichś innych jeszcze grup, które były przez władzę, nie tylko przez innych członków danej społeczności, tylko przez władzę traktowane gorzej. Więc no, nie potrafię się z tym zgodzić, zwłaszcza jako dziennikarz nie potrafię się z tym zgodzić, że ja nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Wie Pan, pracuję od 2 lat w więzieniu, prowadząc warsztaty resocjalizacyjne z literatury z grupą osadzonych. Gdybym założył, że nic nie jestem w stanie zrobić, bo znam polski system penitencjarny i zakładam, że resocjalizacja tam nie występuje, to bym doszedł do wniosku, że praca z kilkoma czy kilkunastoma osobami nie ma sensu. I to by nie miało moim zdaniem sensu. To znaczy ja byłbym bez sensu. Byłbym kompletnie bez sensu. Jest bliski mojej filozofii, ale znaczy sens jest czymś, co sami sobie nadajemy. No, to znaczy no, zacytowałbym tutaj mit Syzyfa. Kamil, to znaczy no, praca Syzyfa nie ma sensu, ale to też jeżeli on usiądzie i przestanie ją wykonywać, to będzie równie sensowne jak wykonywanie tej pracy. To znaczy, więc ja nie przypisuję sobie, że wepnę ten kamień, ale sobie pcham, no, jakby dla siebie. Natomiast więc oczywiście, jak stykam się z rasizmem, to oczywiście ten rasizm hejtuję, rzecz jasna. Szyderstwem piętnuję go jakimś, starając się właśnie być kreatywnym w swoim hejcie, no ale ja tylko mówię, że no więc powiedzmy, że ja i jeszcze wszyscy ludzie, są tacy jak ja, przyłączę się do tego hejtu, no to nadal... To, czy ja się przyłączę, czy nie. Ale wie Pan, czego Pani Natalia to nazwała, moim zdaniem, bardzo precyzyjnie, bo to nie chodzi o to, żeby kreatywnie skrytykować czy zhejtować kogoś, kto zachowuje się w sposób nieodpowiedni, ponieważ kreatywny hejt nie wywoła odpowiedniej reakcji emocjonalnej, a za nią nie pójdzie odpowiednia refleksja. No, nie hejtują. Ale kreatywny hejt wywoła wstyd narcystyczny, a nie wstyd społeczny. Jest różnica psychologiczna między jednym a drugim. No więc oczywiście, że nie wiem, że jako dziennikarz od czasu do czasu pisze, że trzeba zmienić ustawę, ale tak poza tym, no nie wiesz, znaczy, no, więc mam tych followersów na Facebooku, nie wiem, kilka tysięcy, więc jak kogoś zhejtuje na Facebooku, to zobaczy mój hejt. Parę tysięcy, to nie jest jakoś bardzo dużo, no. Więc... To nadal... No nie, ja może jestem jakiś dziwny, Panie Wojtku. Panie Wojciechu, ale kilka tysięcy ludzi. Krakowski, Pan jest bardzo, Kraków też czasami hejtuje. Kilka tysięcy ludzi, no come on, to jest potężna grupa ludzi. Potężna grupa ludzi, no jak nie wiem, jak zaapeluję, żeby na kogoś zagłosowali, to potem ta partia dostaje 1%. Ja nie mam żadnych złudzeń po prostu, że... No więc, nie no, może po prostu chodzi o to, że Pan myśli z takimi wielkimi figurami, po prostu jak wybory, zmiana świata, galaktyka, może ten Lem za bardzo tutaj... Ale... Wystarczy powiedzieć, to jest złe. Pani Natalia, no nie, to nie wiem, czy to wystarczy, znaczy, Pani Aleksandro, ale to, co powiedziała Pani Natalia jest... wydaje mi się, że w przypadku społeczeństwa takiego jak Kanada, które też nie jest wolne od ograniczeń czy błędów i tak dalej, to takie założenie w ogóle nie funkcjonuje. Tam na przykład lokalne grupy, nie, małe instytucje, małe miejscowości, małe społeczności nie zakładają, że zmienią całego świata i w ten sposób ulepszą naszą cywilizację, tylko po prostu regulują to pomiędzy sobą, starają się. No to jak ma Pan grupę kilku tysięcy, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu tysięcy followersów, to już jest naprawdę zalążek niezłej wspólnoty, która może doprowadzić do niewąskiej rewolucji. No i to jasne, że... No to jasne, że jak ktoś u mnie w komentarzu na blogu, nie wiem, pojedzie rasizmem, to go oczywiście zhejtuje, zabanuje, wytnie i tak dalej. Ale jakby Pan po prostu zaczął promować na przykład tego rodzaju postawy. Nie tyle przez hejt, hejtem odpowiadać na hejt, Tylko jakby pan po prostu na przykład, nie wiem, no, zaprezentował samego siebie jako zwolennika pewnej formy komunikacji, która jest wolna od nienawiści. To, co pan na początku powiedział, że ten znaczek, który się pojawia na Facebooku, pana drażni. A może on by jednak upowszechnił pewną metodę komunikowania się z innymi. Ale ja zamierzam bronić swojego prawa do nienawidzenia pizzy hawajskiej, jak niepodległość, jak wolność i bo to jest tego jasne, więc ja nie jestem wolny od nienawiści, w ogóle nie zamierzam, nie popieram tej idei takiego hasła. To w ogóle zresztą straszna hipokryzja. No, zamierzam nienawidzić różnych opcji, zamierzam odczuwać nienawiść wobec niektórych na przykład opcji politycznych i w ogóle nikomu nic do tego. Różnica między nienawiścią do pizzy hawajskiej a nienawiścią do jakiejś określonej grupy osób, gdzie słowa później prowadzą do czynów, co mamy świetny przykład w Polsce, gdzie aktualnie bardzo modna jest informacja o tym, że osoby z mniejszości seksualnej robią różne złe rzeczy, dlatego jest tak, że na naszym równości stawiamy przyniesiemy bombę. Jeśli słowa prowadzą do czynów, więc niczym innym jest nienawiść do pizzy, oczywiście zabrania się nienawiść takich rzeczy, ale czym innym jest nienawiść, która może doprowadzić do czynów, które doprowadzą do jakichś naprawdę złych rzeczy. I żeby potępiać taką nienawiść, nie całą nienawiść świata, bo to, które doprowadzi do tego, że człowiek jest po prostu skrzywdzony. Przepraszam, że pan Wojciech jest tego doskonale świadom, tylko po prostu czaruje nas retorycznie od jakiegoś czasu. Oczywiście, jak już mówiłem wielokrotnie, dzisiaj powtórzę jeszcze raz, jestem za zakazem i to ścigane prokuratorsko, właśnie propagowanie nienawiści wobec orientacji seksualnej, to, ale na razie tego zakonu niestety nie ma, ale tam kto by ten artykuł 256 KK, więc jestem za tym, żeby do tej enumeratywnej, natomiast właśnie na przykład jestem za tym, żeby lista powodów, dla których nie wolno nienawidzić, była opisana ustawowo. Znaczy nie wolno nienawidzić tego, tego i tamtego. Czyli na przykład właśnie, żeby zakazać ustawowo głoszenia treści homofobicznych. Jestem w ogóle za takim zakazem. I wtedy już jakby sprawa się zamyka automatycznie w ogóle za samo użycie niektórych sformułowań, wtedy będzie groził położny prokurator. Może jak obecna prokurator nie będzie jakaś tak bardzo skoro, a nie, już nie wiem. To nie jest też tak, że już wszystko przechwycili, więc to jest dobre rozwiązanie. Natomiast na przykład zamierzam, dajmy na to nienawidzić nazizmu. No, nie zabranicie mi chyba tego, więc nienawidzę określonej grupy ludzi, bo jest to pewien światopogląd, który nadal... oczywiście rasizmu też zamierzam nienawidzić i zamierzam nienawidzić rasizmu, więc nie jestem wolny od nienawiści. W ogóle nie zamierzam być, zamierzam nadal nienawidzić właśnie homofobów, rasistów, ksenofobów i tak dalej. W sumie całkiem sporej grupy. Czy mają państwo jeszcze jakieś pytania? Jeśli można. Bardzo proszę. Pierwsze, tak na rozgrzewkę. Czy stwierdzenie prawdy może być... Oczywiście, tak. Przepraszam, zamknęłem tą prezentację. Zamowę nienawiści lub... Zamowę nienawiści, no... Bo, nie wiem, czy akurat zamowę nienawiści, ale to była jakby... To też w prawie dotyczącym wolności słowa, czy właśnie dziennikarstwa, to się właśnie nazywa obrona prawdą, po angielsku truth defense i ona nie zawsze ma zastosowanie, bo oczywiście zawsze, powiadę teraz łaciną, bo zawsze chyba pytanie quid est veritas, co jest prawdą. Jeżeli na przykład jeżeli ktoś powie, że na przykład Żydzi mordują dzieci, żeby je przerobić na macę i to jest prawda. Czy mamy mieć teraz dyskusję w sądzie, w którym ustalać, czy to jest prawda? Nie, po prostu mamy ustawowy zakaz i owszem, tak jest w tym momencie. Po prostu, na przykład jeżeli właśnie oskarżymy jakąś grupę etniczną o coś tam, to sąd w ogóle nie będzie badał, podkreślam, to jest bardzo ważne, sąd w ogóle nie będzie pytał, czy to jest zgodne z prawdą. W ogóle sąd będzie badał tylko to, czy pan propagował nienawiść do tej grupy etnicznej. To jest jedyna rzecz, która będzie badana w tym procesie. Więc generalnie właśnie, między innymi właśnie dlatego, że nie wiadomo, co to jest prawda. To jest strasznie śliskie pojęcie. Sam filozofia ma kilkanaście definicji prawdy i każda ma jakąś wadę. Bo albo jest bardzo ładna, ale nie można jej stosować operacyjnie na co dzień, albo jest tak zagmatwana, że nie da się jej zastosować do odległości tego twierdzenia. Więc w ogólności chowanie się za tym, że ja tylko powiedziałem prawdę, przy wielu sprawach to też, no na przykład, jeżeli ktoś właśnie komuś w ramach, to już jest teraz inna ustawa, inny rodzaj niedozwolonej wypowiedzi i niedozwolonego hejtu, jeżeli pan tylko mówiąc prawdę ujawni czyjeś rejestry medyczne, dane osobowe albo właśnie przyczepi się do czegoś, co jest prywatną sprawą tego człowieka, jego na przykład właśnie życia osobistego czy życia erotycznego, to nadal to, że ja tylko mówię prawdę, to nie będzie dobra linia obrony, to się nie utrzyma w sądzie. Więc paradoksalnie prawda tutaj, kiedy mówimy konkretnie o mowie nienawiści i o wypowiedziach, które są ścigane, zniesławieniu, pomówieniu i tak dalej, prawda nie zawsze, no, w większości z tych procesów nie będzie mieć znaczenia. Akurat właśnie też tam był taki slajd, kiedy obrona prawdy ma zastosowanie, kiedy nie. Generalnie przy zniewadze nie ma zastosowania, czyli jeżeli pan nazwie kogoś właśnie wyrazem powszechnie uważanym za obelżywę, którego żadnego przykładu nie przytoczę ze względu na obecność przy miłej młodej damy z tyłu, ale to prawda, to naprawdę jest na przykład złodziej, albo no naprawdę, jego matka rzeczywiście wykonywała ten zawód, to też się nie utrzyma. Pewnych słów nie wolno używać, tak poza tym. Trochę mi pan system rozwalił, skoro pan stwierdził, że nie wiadomo, co to jest prawda, to w zasadzie praca sądów nie ma sensu, bo sądy... To jest bardzo ważne, przypominam w ogóle, że sądy mają dwa pojęcia prawdy, jest ta właśnie formalna i materialna. I to często człowieka właśnie zaskakuje, że w wielu postępowaniach bada się tylko prawdę formalną, czy zgadza się, czy w papierze się zgadzają. Więc to akurat jest dla mnie ważne, bo jestem działaczem związkowym wśród różnych swoich właśnie aspektów działalności i tak dalej, więc mniej więcej wiem, jak wygląda proces przed sądem pracy. I parę razy widziałem takie procesy, w których pracodawca strasznie się napinał, żeby pokazać, że ktoś jest złym pracownikiem, robi to i tamto. Sąd to kompletnie nie obchodzi. Sąd obchodzi wyłącznie to, czy zwolnienie, czy go z pracy było zgodne, było formalnie bez zarzutu. Ja wtedy zawsze wyskakuję, że tu zabrakło jakiegoś przecinka, mniej więcej z takim argumentem i wygrywa. To znaczy, to się kończy w praktyce błędu. Więc sądy też nie badają prawdy. Ten błąd zrobił Lech Wałęsa, że on tam właśnie wrzucił sobie tam Kaczyński, tam to on jest sprawcą tej tam Spoleckiej, o coś tam oskarżył, że to on zabił brata Jarosława Kaczyńskiego. Ten może się wytoczył sprawę i wygrał. I ten biedny Wałęsa tam potem, ja myślałem, że sąd będzie to badał, ja myślałem, że sąd to wyjaśni. Nie, sąd w ogóle nie jest od tego, żeby szukać nagrania, rozmowy braci, że rzekomo jest, nie wiadomo, czy ktoś się ma i tak dalej. Wałęsa mówi, że oczekiwał, że sąd go odszuka. Sąd w ogóle nie jest od tego. A w tej sytuacji jest odwrotnie. Nie masz takiego twardego dowodu, nie masz nagrania tej rozmowy, to nie buduj z tego swojej linii argumentacji, że ktoś zabił brata. Że jest na to dowód, tylko ja go nie umiem znaleźć, to niech sąd go znajdzie. W bardzo wielu sprawach sąd w ogóle nie wnika w prawdę i w bardzo wielu sprawach właśnie decyduje w tym prawda formalna. Prawda materialna to jest ta zgodność z faktami, ale i też nie chcielibyśmy tak naprawdę żyć w świecie, w którym każdy proces zamieni się w ustalania, co było naprawdę. I tak naprawdę często postępowanie chcemy zakończyć ugodą i co sobie piszemy w tą ugodę, to już jest... Możemy teoretycznie się mówić, że... Możemy się teoretycznie mówić, że wykonano jakąś pracę, nie wykonano, możemy się mówić. Możemy się mówić w takiej ugodzie, że ktoś był na Marsie i sąd to... tam, gdzie decyduje prawda formalna, tam sąd to uzna. Śmieszne, ale tak jest naprawdę. Właśnie. Zabawne rozwiązanie. No nie, ale to już pan tutaj troszkę spuścił stąd, bo to nie jest tak, że nie wiadomo, co jest panu, już teraz obraca się między tymi dwoma prawdami, które no są powszechnie no bo jest prawda. Wcześniej pan powiedział, że to w ogóle nie wiadomo, co to jest. Nie wiem, no bo nie wiadomo, znaczy jest kilkanaście różnych definicji, a przede wszystkim właśnie do mnie jest taka taka szkoła, która po prostu się jakby pesymistycznie poddaje strasznie do większości zdań, które wypowiadamy, zwłaszcza w języku potocznym, w ogóle nie stosuje się kryterium prawda albo fałsz. Jest Tischnerowska wykładnia. Ja wiem, ja jestem strasznie tego nie wiem. Tak, ale to jest okropny słuchacz, moim zdaniem. Natomiast no, banalny przykład właśnie zdania, że jutro będzie padał deszcz. Czy to prawda, czy to nieprawda w tej chwili? Nie wiadomo. Więc... Doskonale wiadomo, panie Wojciechu, ale nie będziemy wchodzić w to. Nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, osadzając daną wypowiedź w określonym kontekście, jakie są jej kwalifikacje semantyczne i ocenić, czy to jest wypowiedź w obrębie tego systemu. Pan uważa, że każde zdanie można ocenić prawda, nieprawda? Każde? Niezależnie, tylko i wyłącznie, jeśli ustalimy odpowiednie warunki, które pozwolą nam w obrębie danego systemu tak to zdanie skazyfikować. I w ten sposób, panie Wojciechu, nieustannie to robimy. Bo pan dąży do takiego, tak sobie to wyobrażam, być może się mylę, ale pan z tych wypowiedzi, które, z tych pana wypowiedzi ostatnich zwłaszcza, wyciągam taki obraz no, relatywizmu. Ja jestem relatywistą. Tak. I to jest... I to jest oczywiście rzecz słuszna z perspektywy kogoś, kto nie wierzy w istnienie jednej prawdy. To jest oczywiste. wręcz by się wydawało oczywiste. Aczkolwiek nie jest tak, że jesteśmy skazani wyłącznie na przechodzenie od takiego jednej prawdy do drugiej. Każda z nich okazuje się w pewnym momencie dla nas nieobowiązująca. W przypadku rozprawy sądowej pojawiają się określone narzędzia, za pomocą których dany czyn jest, czy też dana odpowiedź jest oceniana w ten sposób. Wiadomo, że to nie będzie obowiązywało zawsze i wszędzie, wiadomo, że nie będzie takie dla wszystkich, ale jednak nie jesteśmy całkowicie pozbawieni tych żeby sądy w ogóle mogły funkcjonować, właśnie trzeba to jednak sobie upraszczać i za bardzo się nie zagłębiać czasami, za bardzo nie rozkminiać. Czyli na przykład jedyny realny sposób, jeśli chodzi o mowę nienawiści, to jest zakaz używania określonych słów w ogóle. Po prostu raz na zawsze, nieważne prawda czy nieprawda. Czyli nie powinno być takiej linii obrony, że ktoś powiedział, Iksiński to pytał, i że ale to prawda. To nie powinno w ogóle być, po prostu nie wolno używać tego słowa ironia. I tak samo właśnie z ewentualnym właśnie przypisaniem czegoś jakiejś grupie etnicznej. Po prostu jak zaczniemy mieć procesy, przy których sąd będzie musiał wyjaśniać, czy rzeczywiście Żydzi przerabiają dzieci na macę, to masakra. Tutaj się zgadzam. Więc generalnie prawda w tego typu procesach raczej... Tak, jeżeli pan pyta o mowę nienawiści, to raczej nie ma znaczenia i nie powinna mieć znaczenia. Mhm. Czy pan jeszcze ma jakieś pytanie po tej rozsypce systemu? Konkludując to, co pan przed chwilą powiedział, czyli wykreślamy ze słownika pewien katalog słów, no bo po co taką szeroką definicję, która jest znowuż nie do końca wiadomo o co chodzi, tak? No to ciekawa koncepcja. Ale tak to działa, znaczy to działa w ogóle to już teraz działa, czyli już teraz za użycie pewnych słów wobec siebie nawzajem teoretycznie możemy odpowiadać. Czyli indeks ksiąg zakazanych, teraz mamy indeks słów zakazanych, no to słabo. Ale tak nawet jest... Ale dlaczego? Właśnie wcale by pan nie chciał, żeby... Po co te słowa funkcjonują w naszym języku? Można ich używać na przykład w literaturze. Wiele słów... Znowu się pogubiły w definicji, co jest jeszcze literaturą, a co jest właśnie literaturą. Właśnie niekoniecznie. Ale przed chwilą panowie właśnie kwestia tego wiersza, czy jak zermujemy ten komentarz na Facebooku, to będzie wiersz i tam już możemy wtedy wrzucić. A uważa pan, że za pomocą tylko jednego zestawu słów można wyrazić daną myśl? Ja nic nie uważam, ja mówię, że to jest moje pytanie. To jest moje pytanie do pana. To z tego wychodzi następne. Ale niech pan odpowiada na pytanie. Czy uważa pan, że można daną myśl wyrazić tylko i wyłącznie za pomocą jednego zestawu słów? Bo jeśli nie... Nie wiem. Jeśli nie, to każdą... Zależy jak głęboka jest ta myśl, jak zniuansowana. Być może tylko... Bo ja się zgadzam z tym tutaj całkowicie, że wykreślenie pewnych sform, albo nie tyle wykreślenie, czyli uznanie za naganne i karalne pewnych sformułowań jest jak najbardziej zasadne z punktu widzenia regulacji komunikacji społecznej. I fakt, że istnieją te słowa w języku, nie oznacza, że one powinny czy muszą być wypowiadane. Okej. Ja się akurat z tym nie zgadzam i uważam, że to jest pierwszy krok do mojego następnego pytania. Bo ten krok już dawno temu wykonaliśmy. Znaczy cały czas jest taka lista, czyli no to są na przykład wulgaryzmy. Generalnie nie możemy, za każdym razem jak do komuś powiemy takiej uwagi, używam wulgaryzmu, to potencjalnie narażamy się właśnie. Oczywiście pytanie, czy on będzie nas ścigać, ale owszem może nas ścignąć za samo powiedzenie go tak o nim. Plus są różne sytuacje, na przykład właśnie audycja w radiu czy w telewizji, w której konkretnie za to może być nałożona grzywna, czyli to już będzie w ogóle ścigane przez państwo, a nie nawet z jakiegoś... jak użyję takiego słowa właśnie. U siebie w audycji to ja będę miał kłopoty, to KFM będzie miał kłopoty i tak dalej. Więc już ten krok w ogóle dawno zrobiliśmy. Istnieje ta lista, teraz uważam, że należy do niej dodać słowa... Gdzie ona istnieje? Znaczy, nie jest to lista jako lista. Znaczy, bo jest to opisane, że wobec, oczywiście to nie jest enumeratywna lista słów, tylko tego, że mamy tutaj totalną dowolność. Nie, słowa powszechnie uważane za obraźliwe. A ustala, które są powszechnie Więc często to jest takie coś jak. Akurat wypoznane sądy bardzo często muszą dokładnie odpowiedzieć na takie pytanie, czy coś jest powszechne, czy jakiś znak towarowy jest na przykład powszechnie rozpoznawany przez ludzi, się robi po prostu badanie opinii publicznej, literalnie. Znaczy, czy uważa, to są za obraźliwe. To jest argument, który będzie argumentem w takim. Ale świat jest ogólnie skomplikowany. Byłoby fajnie, gdybyśmy wszyscy byli aniołami, nie potrzebowaliśmy prawa. Ale to może, żeby już nie przeciągać, jeszcze jedno pytanie. Pan tutaj wspominał o tym takim syzyfowej walce, pana zdaniem, z koncernami tymi od mediów społecznościowych, które nie chcą uwzględniać, nie chcą usuwać, są tutaj. A ja z kolei się boję tego, że jeśli to wyszło za łatwo, to bardzo szybko wpadniemy w coś, do czego bym nie chciał wracać, a co pamiętam, czyli do cenzury. Już tam jesteśmy, znaczy już teraz podlegamy, znaczy nie wiem, czy pan jest aktywny na Facebooku, na Twitterze, ale tam już jest cenzura, to znaczy już są wykasowane. Ja wiem, tylko się boję, że jeśli pana postulaty się spełnią, to ona już będzie taka, no... Już nie będzie gorzej, już jest totalna. Nie, totalna nie jest, no na ile ja to obserwuję, to ona totalna na razie nie jest, ale jest takie... Najgorsze jest to, że Facebook wycina co chce, znaczy to jest najbardziej nieprzerażające, jest totalna w takim sensie, że mogą zrobić wszystko i sami ustalają sobie reguły, co mi się bardzo nie podoba, to znaczy, bo jakby cenzura, no, cenzura jest zła moim zdaniem właśnie przez to, że działa jako chilling effect, czyli że pewnych tematów w ogóle już boimy się poruszać, ja też pewnych tematów na wszelki wypadek nie tykam na fejsie, bo nie chcę być bana więc samo istnienie tej cenzury, sama świadomość tego, że oni robią co chcą, dytną co chcą, już jest bardzo zła i nawet jeżeli będą w związku z tym wycinać więcej albo mniej, to w porównaniu z tym podstawowym, fundamentalnym złem, że robią co chcą, to już moim zdaniem nie będzie gorzej. Natomiast chciałbym, żeby uwzględniali też coś innego niż tylko swoją chciwość i swoją rządę zysku, czyli żeby brali uwagę właśnie jakieś, żeby to było jakieś określone, na przykład przez Unię Europejską. Bym wolał, żeby to dać. Czy pan od cenzury koncernowej woli cenzurę państwową? Bo jakaś musi być, to znaczy tak poza tym. Aha. No to inaczej się nie da. Znaczy, nie mamy, znaczy, znowu, moglibyśmy mieć wymarzone... Dlaczego się nie da? No to jest... Bo moglibyśmy mieć wymarzony, cudowny świat, który nie ma tych monopolistycznych korporacji, ponieważ już... Ale już tego świata nigdy nie będzie. Jesteśmy w świecie, w którym te firmy mają monopol i mają monopol również właśnie na stosowanie cenzury prewencyjnej, czyli zanim ktoś opublikuje, nie wiem, książkę w Amazonie, znaczy w Kindle, no to ona najpierw musi przejść akceptację tamtej firmy, czyli, więc jakby już mamy wszechwładzę tych korporacji i już jest za późno, żeby coś z tym zrobić. Znaczy to już jest. Więc teraz już tylko można zastanawiać się, jak to regulować, albo je rozbić, nie wiem, ale tak czy siak, dopóki Google czy Facebook ma ten swój monopol, to już jestem. Nie wiedzieli. Ale nie wiedzieli tylko przez to, że powiem, chcę zmienić świat artykułu. Czy mam państwo jakieś pytania jeszcze? Proszę bardzo. Ja chciałabym tak nawiązać, może troszeczkę podsumowawczo, tutaj padło. Nie pamiętam totalnie, kto kiedy, gdzie ja powiedział, ale hasło myślę, że tutaj fajnie odpowiadało. Im bardziej nam podkreślają, że jesteśmy wolni, tym bardziej nas ograniczają. Ale chciałabym wrócić do tego pierwszego tematu całkiem z początku, ten wątek kanadyjski. Może dziwnie to zabrzmi, ale mam kolegę, z którym do przedszkola chodziłam. W tej chwili jest osobą znaną w świecie polityki, czyli jeżeli bym na przykład ublokła takie zdjęcie, gdzie był przebrany za murzynka, to już bym narobiła koło przysłowiowego biura. No tak, zwłaszcza po tamtej stronie Atlantyku, jeżeli tam jest znany. W Polsce teraz będzie mniejszy skandal, ale tam owszem. Czyli ze wszystkim po prostu w każdej sferze życia już trzeba uważać, nawet z tym dzieckiem uczuć. Zauważmy, że na tym polega kampania wyborcza od pewnego czasu, właśnie kto komu jakie haki wyciągnie w internecie. To jest okropne. Przestrzegał przed tym znakomity brytyjski serial Czarne Zwierciadło, ale no, znowu za późno, już jesteśmy w tym świecie i nic na to nie poradzimy. A jeszcze do tego brownface'a odnosząc się, to co by Pan powiedział, tak do mnie mówiąc zupełnie, na panie, które spędzają 2 godziny w solariach, farbują włosy, że one już podpadają pod te podrabianie się, pod inne racje? Raczej nie, natomiast przypominam, to jest bardzo niezdrowe, w tej chwili więcej ludzi dostaje raka z powodu używania solariów niż z powodu palenia papierosów. Taka ciekawostka mi spadła. No to jest, tak się uważa, to jest bardzo niemądre. Sobie skóry i przebranie się za kogoś od... Ja chyba jednak intencją, to znaczy jeżeli ktoś specjalnie się przebiera, żeby wystąpić na balu przebierańców, to jednak ma intencję, żeby się za kogoś przebrać, to nie ulega tutaj wątpliwości. I w przypadkach takich jak te, o których dziś rozmawialiśmy, z perspektywy na przykład sądu, intencja jest kluczowa. Tak, intencja, no właśnie, bo to też jest to coś, że właśnie na przykład, tak jak mówiłem, w większości tych procesów nie będzie badana w ogóle prawda, tak jest zarzut, natomiast będzie pytane, czy miał Pan intencję, żeby kogoś obrazić i tutaj może by jakaś czasami mogła taka linia obrony, że nie chciałem go obrazić. Czyli wszystko sprowadzane do tego, w jaki sposób coś przedstawimy, jak sobie wynegocjujemy. To znaczy z perspektywy sądu tak, ale to nie jest jakby odpowiedź na takie jątrzące nas cały czas pytania. Powiem Państwu, jaką miałem sytuację przed latem, pisaną zresztą w książce, którą próbowałem tutaj u Państwa w maju. Jako juror konkursu poetyckiego, zajmuję się literaturą w ogóle, jestem dziennikarzem, ale zajmuję się literaturą. Jako juror konkursu literackiego w jednym z polskich miast otrzymałem zestaw kilkuset wierszy. Zwykle do takich konkursów zgłasza się 200, 300, 500, czasem nawet 800 osób i każda z nich przedstawia 5 swoich utworów. Wszystkie one są opatrzone godłem, także nie jest w stanie, juror czy jurorka nie są w stanie zawczasu rozpoznać, czyli to jest wiersz. No chyba że to jest napisane w tak wyrazisty sposób, a my tak dobrze znamy twórczość danego autora, że potrafimy jedno z drugim połączyć. I w pewnym momencie natrafiłem 500 zestawów, to jest strasznie długi proces lektury. I w pewnym momencie natrafiłem na zestaw wierszy pedofilskich, które nie dość, że opowiadały o sytuacjach pedofilskich, to jeszcze wprowadzały postaci reprezentujące różne grupy społeczne dopuszczające się czynów pedofilskich. No i co zrobić w takiej sytuacji? Nie jestem w stanie sprawdzić intencji autora, bo po pierwsze nie wiem, kto jest autorem czy autorką takiego zestawu wierszy. Czytam tekst literacki, który, tutaj nawet żeśmy już na początku o tym mówili, daje nam więcej swobody. Jacques Derrida, francuski filozof, mówił, że literatura to ta dziwna instytucja, w której można powiedzieć wszystko. No ale czy można powiedzieć wszystko? Nie mogłem ustalić ani intencji, oczywiście nie mogłem też złamać procedury regulaminu, sam złamać regulaminu tego konkursu i poprosić organizatorów o odkodowanie tego konkretnego zestawu wierszy, ponieważ w regulaminie nie było ani słowa na temat treści. W wielu regulaminach poetyckich, literackich pojawiają się specjalne zapisy, które mówią, że utwór zgłoszony do konkursu nie może propagować treści tego i tamtego rodzaju. To pomaga, ale w tym regulaminie, to było przed kilkoma laty, może już nawet 10 laty, w regulaminie tego konkursu takiego zapisu nie było, więc nie było narzędzia instytucjonalnego, które mógłbym wykorzystać po to, by w takiej sytuacji zareagować. Oczywiście mogłem zgłosić sprawę na policję, ale w tyle głowy miałem cały czas taką myśl, że być może jest to prowokacja jakiegoś autora, jakiejś autorki. No i tutaj kwestia intencji, która dla sądu jest kluczowa z perspektywy, no z mojej perspektywy jako jurora, jako czytelnika, jako krytyka, jako literaturoznawcy, odgrywa istotne znaczenie, ale nie jest decydująca i nie rozwiązuje tego problemu. Przepraszam, że się wyszedłem z roli pytającego, ale jest to naprawdę przykład, który w sposób fundamentalny zmienił moje myślenie o granicach swobody i wolności wypowiedzi w przypadku tekstu literackiego. Tak jak wcześniej myślałem, że rzeczywiście ta sfera powinna być całkowicie wolna od wszelkich ograniczeń, tak po tym zdarzeniu zacząłem o tym myśleć zupełnie inaczej i szukać rozwiązań, także jako osoba organizująca tego rodzaju konkursy. Rozwiązań, które no, dadzą i organizatorom, i jurorom, i wszystkim tym, którzy zajmują się takim wydarzeniem, są współorganizatorami takiego konkursu, narzędzia reagowania. Nie przesadnego reagowania, ale reagowania w takiej sytuacji, którą uznajemy za co najmniej niepokojącą. To też jest troszeczkę odpowiedź skierowana w Pana stronę, to znaczy czy tutaj chodzi o cenzurę? Tak. I wydaje mi się ona ze wszech miar zasadna. A z drugiej strony podejrzewam, że chodziło o prowokację, która oczywiście można było założyć, że jakiś szaleniec wysyła zestaw wierszy. Albo ktoś, kto po prostu chce... Była taka słynna sytuacja psychologa Andrzeja Samsona, który... Tak, który to opisywał, album fotograficzny z pornografią dziecięcą, jakby celowo sam wyrzucił na śmietnik po to, żeby ktoś go odnalazł. o ile dobrze pamiętam, ile nie przykręcam żadnych faktów związanych z tą sprawą. Więc oczywiście nawet jeśli założyć, że to był ktoś szalony, albo jeśli założyć, że to była prowokacja, wciąż pojawia się tekst propagujący coś, co jednoznacznie powinno zostać po pierwsze napiętnowane, a po drugie ukarane. To ma prawo wyznaczyć te granice? Świetne pytanie, znakomite pytanie. Akurat w przypadku kodeksu, to jest, znaczy takiego konkursu, to moim zdaniem sprawa wygląda bardzo prosto, bo to jednak są dwa poziomy wolności słowa. Czy dane rzeczy powinny być zakazane w ogóle wszystkim ustawowo, albo czy pewne rzeczy powinny być zakazane w ramach regulaminu tego konkretnie konkursu. Więc ja czasami właśnie kogoś wyrzucam z mojego bloga, właśnie to używam słów właśnie takich jak na przykład i sobie być rasistą gdzie indziej, bo oczywiście jestem za wolnością słowa także w jakimś zakresie dla rasistów, jestem za wolnością słowa dla zwolenników pizzy z ananasem, tylko po prostu nie umiem. I to są te dwa poziomy po prostu, czyli ja nie wierzę z kolei właśnie w taką zasadę, że wolność słowa jest tak bardzo absolutna, że ja muszę się zgadzać na wszystkie możliwe komentarze u siebie, nigdy w życiu. I przy czym tutaj właśnie, ponieważ jestem relatywistą, to po prostu moja odpowiedź, a kto to ustala, no to odpowiedź ja. I to mi w zupełności wystarczy. No ale rzecz jasna nie uspokaja Pani, ponieważ to pytanie jest, i pewnie Pana też nie, bo pytanie dotyczy sposobu funkcjonowania wspólnoty lokalnej. Ale to się odpowiedź strasznie banalna na Sejmie. No tak, no, prawo jest oczywiście określone w ten sposób, ale ale jak Pani o to pyta, to mnie przychodzi też taka do głowy odpowiedź niewymijająca w najmniejszym stopniu, mianowicie wiele innych jeszcze instancji, instytucji, odpowiednio przygotowane działania edukacyjne też za to odpowiadają. Tak jak w przypadku tych policjantów, którzy nie byli świadomi na początku kursu, na początku warsztatów, że stykają się z mową nienawiści, bo nigdy im nie przyszło do głowy, że pewne sformułowania za takie uchodzą. To jest też rodzaj edukacji, nie chodzi mi tylko o edukację dzieci, ale o edukację osób dorosłych, działania aktywistów, o czym Pani Natalia też mówiła, działania wspólnoty danej lokalnej, która po prostu też w komunikacji ze sobą się tym zajmuje. I wówczas odpowiedź Pana Wojciecha można według mnie troszeczkę przeformułować, inaczej zrozumieć ją. To znaczy, jeśli ja o tym decyduję, to oznacza nie tyle, że ja jako najwyższa instancja mam prawo zdecydować o tym albo o innym, tylko ja po prostu mam odpowiedzialność za komunikację własną i cudzą.